Dzień dobry. O, już mnie słychać. Dzień dobry. Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Tadeusz Tomaszewski. Jestem członkiem Rady Uniwersytetu Otwartego. No i mamy samą szefową Uniwersytetu Otwartego, panią doktor Lubryczyńską, Cichocką, Katarzynę. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Ja się bardzo zawsze cieszę, jak widzę całą salę pełną osób, które są zainteresowane tematami, które proponujemy. Dzisiaj jest kolejny wykład organizowany przez Uniwersytet Otwarty dla przyjaciół, sympatyków Uniwersytetu Otwartego i wszystkich osób, które zainteresowane są światem współczesnym. Przyznam się, że długo się zastanawialiśmy nad wyborem tematu do tego wykładu, ale właściwie Państwo się domyślacie, że ten temat się sam nasunął. To było jeszcze wprawdzie przed wyborami amerykańskimi i nie znaliśmy ich wtedy wyników. Naprawdę nie znaliśmy, kto wygra i prawdopodobnie większość osób myślało, że wygra ktoś inny niż wygrał. Ale myśmy jednak zakładali, że bez względu na to, kto wygra, to jednak wynik tych wyborów będzie miał znaczenie dla Polski, będzie jakoś wpływał na naszą sytuację, czy to w sensie polityki międzynarodowej, czy także spraw naszych wewnętrznych. W związku z tym uznaliśmy, że tak czy siak ten temat będzie dla Państwa interesujący. I sądząc po frekwencji, która tutaj dzisiaj jest, to trafiliśmy, a to, że wykład będzie ciekawy, to zapewniają nam nasi goście, którzy zgodzili się dzisiaj uczestniczyć w tym wykładzie. Będą naszymi wykładowcami. Pozwolę sobie przedstawić naszych wykładowców w kolejności takiej, jakie będą występowali dzisiaj. Najpierw pan ambasador Ryszard Schnepf. Panie ambasadorze, właściwie powinienem chyba powiedzieć jego ekscelencja. Ambasador dr Ryszard Schnepf i pan profesor Bohdan Szklarski, znakomity amerykanista Uniwersytetu Warszawskiego. My jeszcze będziemy więcej mówili o naszych wykładowcach wtedy, kiedy będą zabierali głos. Ja tylko jeszcze tytułem, zabiorę jeszcze jedną minutę, chciałem się wytłumaczyć z mojego krawata, ponieważ ten krawat nie bardzo pasuje do tej koszuli, ja to wiem, ale ten krawat to jest krawat Uniwersytetu w Minnesocie i on ma wszystko, co jest amerykańskiego na sobie, dlatego go założyłem, ale poza tym on jeszcze ma jedną zaletę, mianowicie on pasuje do mojej marynarki. Jakbyście Państwo spojrzeli, jeszcze są gwiazdki, także to wszystko jest. Pan rektor jest bardzo amerykański. Proszę Państwa, my jako Uniwersytet Otwarty, nie tak jak pan rektor powiedział, bardzo staramy się trafić w Państwa gusta. Staramy się szukać tematów, którymi Państwo się interesują, o których chcieliby coś więcej usłyszeć, na które chcieliby Państwo do nas przyjść. To jest zarówno są to tematy naszych kursów, jak również właśnie tematy naszych wykładów czy debat. Nie ukrywam, że też goście, którzy nas dzisiaj zaszczycili, którzy będą prelegentami w czasie naszego wykładu, jak i nasi wykładowcy, są to dla nas osoby wyjątkowe i specjalne, które poszukujemy takich osób specjalnie dla Państwa. Jeżeli Państwo mają jakieś pomysły, jakieś tematy, które chcieliby Państwo usłyszeć, chcieliby Państwo się spotkać na debacie bądź wykładzie związanym z jakimś konkretnym tematem, prosimy pisać do nas do biura. Żaden Państwa mail nie przejdzie bez przeczytania, a ja z przyjemnością zobaczę, cóż Państwo chcieliby jeszcze usłyszeć, bo nie ukrywam, że kolejne propozycje dla Państwa już mamy. I zanim zaczniemy, to już teraz zapraszam Państwa na Mikołajki, ale dla dzieci. Jest to jedyna rzecz, którą robimy w roku dla najmłodszych i w tym roku również będzie Święty Mikołaj, będzie, tu już mogę zdradzić, z nami zespół pieśni i tańca Warszawianka Uniwersytetu Warszawskiego, a co najciekawsze, to profesorowie, rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego będą czytać wiersze. Naprawdę, to jest jedyny moment, kiedy można zobaczyć i usłyszeć profesora zwyczajnego czytającego wiersze dla dzieci. I to jest możliwe tylko u nas, proszę Państwa, na Uniwersytecie Warszawskim. Dlatego zachęcam i zapraszam już 5 grudnia na świętowanie z nami Mikołajek. Kolejna rzecz, to już teraz zapraszam Państwa na 12 stycznia na debatę poświęconą i tutaj może zdradzę, choć całego tytułu nie powiem, ale dodam tylko, że będzie związana z kryminałami. I na pewno będzie bardzo, bardzo tajemniczo i wyjątkowo, więc już teraz Państwa zapraszam na początek roku. A to, co myślę, że wielu z Państwa również interesuje, to to, że już na początku grudnia rusza nowa rekrutacja z nowym systemem, więc zachęcam do próby zapisania się nie w biurze, ale w domu, bo myślę, że będą Państwo mieli większą szansę dostać się na wymarzone kursy. No i oczywiście osoby, które są naszymi słuchaczami, mają założone konto w naszym systemie, na pewno wcześniej dostaną informację, o której i kiedy mają się Państwo spodziewać zarówno publikacji oferty, jak i rekrutacji. Czyli początek grudnia, pierwszy tydzień grudnia na pewno będziemy mieć dla Państwa sporo niespodzianek. A teraz proszę Państwa jeszcze ze strony organizacyjnej. Tak, ale ja jeszcze chciałem pociągnąć temat krawatów. Mianowicie pan profesor Szklarski też ma piękny krawat. Nie umawialiśmy się, ale tak właśnie wyszło. Tak. Bo chcemy, żeby to było Państwa. Naprawdę bardzo amerykańskie. To jest Homer Simpson. A on i Bart Simpson, jego syn, i oni będą bardzo niepotrzebni na moim wykładzie. I to mógł być Ferdynand Kiepski i cała rodzina także. A ja jeszcze powiem, że jak będzie... Proszę bardzo, ja mogę puścić po sali. Nie. Ale jeszcze tylko krawat. Proszę bardzo. Dziękuję. Dobrze, to ja jeszcze ale ja jeszcze powiem, że myśmy na temat krawatów rozmawiali przed naszym wykładem z panem ambasadorem. Proszę. I pan ambasador też bardzo żałował, bo ma taki krawat bardzo amerykański, żałował, że nie założył, ale za to ma bardzo ładny krawat, więc to się właściwie wyrównuje. Na pewno zgodny z protokołem. Tak. No dobrze, to ja wrócę drugą stronę. Proszę Państwa, to ja teraz jeszcze powiem o tym, że Państwo mieli możliwość głosowania. I było to pierwsze głosowanie. I powiem zaraz dlaczego. Ponieważ mogli się Państwo przed chwilą określić, czy są Państwo republikanami, czy demokratami. Pomiędzy wykładami pana ambasadora i pana profesora przedstawimy Państwu wyniki. To znaczy zobaczymy, ile na naszej sali jest demokratów, a ilu republikanów. Natomiast po drugim wykładzie, który wygłosi pan profesor, zrobimy rundę pytań. Będą Państwo mieli możliwość zadawania pytań naszym gościom. Będą to pytania zarówno, które będą Państwo mogli kierować do konkretnego gościa, jak i pytania kierowane do wszystkich, do obydwu gości, do obydwu panów. Stąd też po tej rundzie pytań zrobimy jeszcze raz głosowanie. I tu będą Państwo się mogli jeszcze raz określić i zobaczymy, czy zmieni nam się liczba osób, jak chodzi o demokratów i republikanów na sali. Liczę na to, że część z Państwa da się przekonać, ale jak będzie, to zobaczymy. Dobrze, a teraz już przechodzimy do naszych wykładowców. Jako pierwszy wystąpi pan ambasador Ryszard Schnepf. Ja kilka słów na temat pana ambasadora powiem, chociaż myślę, że jest on osobą powszechnie znaną. Przez kilka ostatnich lat był ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych, ale zacznę od tego, że to jest nasz człowiek. Jak Państwo wiecie, 2 dni temu przynajmniej formalnie zakończyliśmy obchody jubileuszu 200-lecia powstania Uniwersytetu Warszawskiego i mówiąc nasz człowiek, to znaczy to jest człowiek uniwersytetu, ponieważ jest naszym absolwentem, skończył Wydział Historyczny, ale poza tym był i obecnie po powrocie nadal jest wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim. Skończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, potem pracował w Katedrze Iberystyki. Dzisiaj wykłada na Wydziale Lingwistycznym. Tak jest. Ale oprócz tego ma bardzo bogatą karierę związaną ze sprawami zagranicznymi, z dyplomacją. I ja nie powiem o wszystkim, bo tych funkcji było bardzo dużo, ale o tych najważniejszych, które mogą Państwa zainteresować. Był wicedyrektorem Departamentu Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, sekretarzem stanu do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a oprócz tego, to myślę jest bardzo ciekawy kawałek życia, ambasadorem w wielu krajach, w Urugwaju, Paragwaju, Kostaryce, Hiszpanii, Andorze, Wspólnocie Bahamów, no i na końcu ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych w latach 2012-2016. Ja tutaj przy okazji powiem, że miałem okazję odwiedzić pana ambasadora w ambasadzie w Waszyngtonie. Bardzo mile tę wizytę wspominam i to był mój pomysł, żeby pana ambasadora zaprosić jako osobę znakomicie znającą dzisiaj realia Stanów Zjednoczonych. Panie ambasadorze, pan ambasador będzie właśnie występował jako demokrata. A tu, przepraszam, tak? To tutaj. To tak, chyba z tej strony właśnie. Te kolory są właśnie odpowiednie. To już oddajemy głos. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję za tak serdeczne słowa, za zaproszenie. Pewnie z tej całej listy różnych funkcji, które sprawowałem, Trudno jest wyłowić te, które były najważniejsze. Dla mnie najważniejsze to jednak były studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, powiem szczerze. Może dlatego, że miałem znakomitych nauczycieli, nie tylko w sensie zawodowym, ale także jako przykłady moralnego, etycznego postępowania. To jakby wytyczyli mi trasę, której trudno po prostu było zboczyć i tak pozostało do dzisiaj. O krawacie też można by wiele opowiedzieć, ale chciałbym przede wszystkim wyrazić swoje najmilsze i najbardziej pozytywne zaskoczenie, bo właśnie dowiaduję się, czym jest Uniwersytet Otwarty i jestem po prostu, troszkę mi się nogi ugięły, bo to wygląda znacznie trudniej, znacznie bardziej ambitnie niż jakiekolwiek spotkanie dyplomatyczne, żeby było jasne. Ja zresztą przypominam sobie, kiedyś dawno temu występowałem byłem poproszony o, był to płatny wykład, o to, żeby opowiedzieć jakieś tam historie i kiedy przyszedłem na ten wykład, to była tylko jedna osoba. No więc, ale ponieważ byłem zaproszony i opłacony w jakimś sensie, więc musiałem wygłosić i po tym wykładzie podszedłem do tego pana, który był tak cierpliwy i siedział i mu podziękowałem po prostu. Mówiłem, dziękuję panu, że pan był tak miły i ja miałem do kogo mówić. A on mówi, wie pan, nie ma za co, jeżeli pan mógłby dla mnie teraz coś zrobić, to byłbym też wdzięczny. A potem się co? No gdyby pan też został na wykładzie, bo jestem następnym mówcą. Tutaj mamy sytuację zgoła odmienną. Bardzo się cieszę, to świadczy o ogromnej ciekawości intelektualnej. Ja zostałem postawiony tutaj po stronie niebieskiej, czyli demokratów. Jakby z założenia powinienem czegoś bronić, jakiejś koncepcji, jakiejś idei. Do tego nawiążę, może raczej pod koniec, ale zanim dojdę do tego, czym były właściwie dla Stanów Zjednoczonych, ale i dla nas ostatnie wybory, które pewnie rozemocjonowały absolutnie wszystkich, cały świat, nie tylko nas, to nie tyle tytułem wykładu, ale raczej opowieści o Ameryce, zacznę od tego, że właśnie nie powinno nas wszystkich dziwić, że właśnie tutaj w Polsce, że właśnie Polacy tak interesują się tym, co dzieje się w Ameryce, po prostu dlatego, że za nami jest ogromnie długa przeszłość wspólnych więzów i mówię to jako ogromny entuzjasta Ameryki, jako kraju, do którego Polacy zaczęli imigrować bardzo wcześnie, a pierwsza osada Pana Maria w Teksasie, w której byłem zresztą, razem z panem premierem Buskiem chyba w 1998 roku, utkwiła mi w pamięci, ponieważ była to i do dzisiaj jest osada, w której mówi się wciąż śląskim dialektem właściwie. I nagle okazało się, że tam ta pamięć, mimo że to osada powstała jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku, że ciągle jest żywa. I później te fale imigracji, a wreszcie, i to trzeba koniecznie przypomnieć, bo czasami zapominamy, że wkrótce będziemy obchodzić okrągłą rocznicę niepodległości Rzeczypospolitej, czyli 1918 rok i rolę Stanów Zjednoczonych, a konkretnie prezydenta Woodrowa Wilsona, jego deklaracji, a nawet coś więcej. Mało osób pamięta o tym, historycy na pewno, że jeszcze rok wcześniej, czyli w styczniu 1917 wieku, to właśnie Woodrow Wilson sporządził coś takiego, co się nazywa notą Wilsona dzisiaj, a więc krótka notatka, która mówiła o tym, że Polska powinna powrócić na mapę Europy. Rok później, w ślad za tym, właśnie w 1918, w styczniu dokładnie, powstała słynna deklaracja Wilsona, w której już jednoznacznie mówiono, że w wyniku I wojny światowej Polska musi się odrodzić. Oczywiście nie byłoby tego, gdyby nie Ignacy Jan Paderewski, który miał przemożny wpływ na rodzinę Wilsonów, dzięki swojemu kunsztowi też. Mówię o tym dlatego, że miałem okazję być w domu, prywatnym domu byłego prezydenta Wilsona. To jest muzeum właściwie i miałem tam wykład w instytucie właśnie Wilsona. I te pamiątki, między innymi związane z Polską, są tam bardzo jasno wyraziście wyeksponowane. Ta pamięć istnieje. I wiele innych później momentów w historii, czy to Stanów Zjednoczonych, czy Polski, które wykazały, jak te więzy emocjonalne są żywe I dla nas, Polaków, to, co dzieje się w Ameryce, oznacza też jakby myślenie o tym, a co będzie z nami, jaka będzie Polska, ponieważ Stany Zjednoczone tradycyjnie były naszym sojusznikiem. A więc jest ten historyczny element zainteresowania, ale też inny. To, o czym mowa jest w tytule tego spotkania, a więc mit Ameryki. Polacy udawali się do Ameryki w przeświadczeniu, że to będzie dla nich miejsce, gdzie zbudują spokojny i przede wszystkim dostatni, bezpieczny dom. Dla wielu tak się stało, ale Ameryka, jak wiemy, to kraj wyzwań. I dlatego dzisiaj, kiedy mówimy o Ameryce, kiedy mówimy o Stanach Zjednoczonych, dostrzegamy na ogół to, co jest najpiękniejsze, to najbardziej błyszczy. Dostrzegamy piękne, wielkie miasta. Dla wielu z nas Ameryka, Stany Zjednoczone kojarzą się z Nowym Jorkiem, kojarzą się z Waszyngtonem monumentalnym, gdzie siła tego kraju bije po prostu z gmachów stolicy kraju. Kojarzy nam się z egzotycznym trochę południowym i latynoskim w klimacie Miami, Los Angeles czy Chicago, innymi dużymi miastami. Ameryka kojarzy nam się też z potęgą globalną, którą jest. I dlatego, kiedy myślimy o Stanach Zjednoczonych, zastanawiamy się, czy wybór prezydenta demokraty czy republikanina, jaki będzie miał wpływ na losy świata, a więc i nasze. Więc kiedy pytano mnie, wówczas jeszcze kiedy pełniłem swoją funkcję w Waszyngtonie, czym jest praca ambasadora czy ambasady w Stanach Zjednoczonych, na początku trudno mi było odnieść to do czegoś, chociaż to był czwarty przypadek w moim życiu, kiedy pełniłem funkcję ambasadorską, a jednak te obowiązki, ta odpowiedzialność były nieporównywalne z tym, czego doświadczałem wcześniej w Ameryce Łacińskiej, czy nawet w kraju tak ważnym dla nas też, jak Hiszpania, członek Unii Europejskiej. I otóż myślę, że do wyobraźni niektórych moich rozmówców trafiało to, że kiedy Polska czym się interesuje, kiedy uważamy, że coś dla naszych interesów, dla naszego bezpieczeństwa, dla naszej przyszłości jest bardzo żywotne, to rozglądamy się na ogół wokoło nas. Patrzymy za wschodnią granicę, patrzymy na południe trochę, na zachód, co będzie w Niemczech. Czasami skaczemy przez Bałtyki, patrzymy, co tam w Skandynawii, bo to ma bezpośredni wpływ na nas teraz i na naszą przyszłość. Co robi ambasada, między innymi Polska, w Stanach Zjednoczonych? Musi mieć ogląd świata, bo polityka amerykańska jest globalna. Nie ma takiego najmniejszego miejsca na świecie, gdziekolwiek by to nie było, w jakimś zakątku kontynentu afrykańskiego, gdzieś na samym końcu półwyspu jakiegoś w Azji, czy Antarktydy. Żeby Stany Zjednoczone nie miały jakiejś, większej lub mniejszej, ale jednak polityki, czyli konkretnego stosunku, co to dla Stanów Zjednoczonych znaczy. Dlaczego? Dlatego, że Stany Zjednoczone pozostają wciąż tym głównym stabilizatorem jednak pewnego bezpieczeństwa światowego. To, że nie wybucha gdzieś tam bomba atomowa, że nie ma ataku nuklearnego z Korei Północnej, że dwa kraje, które gdzieś zaczynają się spierać, a później walczyć ze sobą na południu czy w środku Afryki, że to się nie przeniesie na kontekst globalny, który może zagrozić całej kuli ziemskiej, to za tym stoją Stany Zjednoczone, które są taką rękojmią, że ten świat ma przyszłość tak naprawdę. I mówię to nie dlatego, że to potężny kraj, potężny sojusznik, tylko z obserwacji tej codziennej niemalże rzeczywistości politycznej, trybu podejmowania decyzji, zainteresowania całej administracji amerykańskiej najmniejszymi szczegółami, które gdzieś tam się dzieją. Dlaczego? Bo w dzisiejszym świecie, nawet z pozoru odległy od nas konflikt, czy odległy od Ameryki konflikt, drobny u zarania może w wyniku tego, że świat mamy właśnie globalny, że mamy powszechne media społecznościowe, internet, który może swoim zasięgiem dotrzeć do najdalszego zakątka świata. To, że mamy też, dysponujemy bronią, która ma masowe środki destrukcji w swoim arsenale, to wszystko sprawia, że każdy kawałek świata dzisiaj jest ważny. Ameryka to też, i to odczuwamy na co dzień, wyjmując nasze iPhony, czy niektóre rodzaje komputerów, czy też przyglądając się nowym energiom, to wielkie laboratorium nowych technologii. Takie miejsca jak Dolina Krzemowa i tacy ludzie pionierzy jak Elon Musk, twórca nowych technologii, nie tylko samochodów elektrycznych, Tesla, ale też nowych źródeł energii. Tacy ludzie, którzy wymyślają gdzieś tam w laboratoriach nowe metody zwalczania chorób, to się dzieje w Stanach Zjednoczonych. To kraj silny i zamożny. Ale, i tu pytanie jest o tę łyżkę dziegciu w tym pięknym krajobrazie. Jeżeli jest tak dobrze, to w takim razie dlaczego wybory wywołują tak ogromne kontrowersje? Dlaczego trzeba sięgać do środków, których nie znaliśmy wcześniej, żeby przekonać miliony Amerykanów, żeby głosowali właśnie na tego kandydata? Otóż wystarczy wyjechać z dużego miasta, wystarczy udać się nieco na południe, do południowej Karoliny, nawet w stan New York. Wystarczy wjechać w obszar, który jest nazywany umownie Rust Belt, czyli rdzawy pas, tam gdzie wielkie fabryki motoryzacji amerykańskiej zaczęły upadać, gdzie powstały obszary bezrobocia. Ameryka to też Ameryka tych ludzi, którym się nie udało. Nie będę szukał porównań, ale proszę spojrzeć na świat wokół siebie. Dzisiaj świat to świat pewnego kryzysu cywilizacji całej zachodniej, gdzie część uciekła do przodu, jak niektórzy mówią, wskoczyła do tego szybko pędzącego pociągu modernizacji, a część została w tyle. To nie jest tak, że wszyscy ludzie od początku mają te same szanse i są tak samo przygotowani, mają taką samą siłę i energię twórczą, żeby iść do przodu, zdobywać codziennie, krok za krokiem, piąć się w górę. Takich ludzi jest może 10%. A ta reszta? No właśnie. Dzisiaj ekonomiści amerykańscy mówią, że ogromna część społeczeństwa amerykańskiego została kilkadziesiąt lat w tyle. Mówi się o tym, że Ameryka wróciła do poziomu dostatniości z lat 70. A więc ogromne cofnięcie się, ogromna rozpiętość dochodów. Dane OECD pokazują, jak wielka jest ta dziura pomiędzy ludźmi, którzy są liderami, którzy potrafią mnożyć pieniądze, gdzie właściwie pieniądze przestały mieć jakąś wartość. Już mnożyć można w milionach, to już się zaczęło w kryzysie, może jak Państwo pamiętają. I tą resztą, która jest tylko obserwatorem, który spada coraz niżej. To jest ten problem z ubezpieczeniami społecznymi, ubezpieczeniami zdrowotnymi. Niektórzy krytykują Baracka Obamę, który podjął się przeprowadzenia tak zwanej Obamacare, czyli jakiejś takiej namiastki de facto opieki zdrowotnej, o której my tutaj w Polsce nie chcielibyśmy nawet słyszeć. To tylko dla tej części społeczeństwa obowiązkowe ubezpieczenia, wpłaty, żeby mogli w podstawowych sprawach mieć dostęp do służby medycznej. Prawie 50 milionów Amerykanów nigdy w życiu nie było u lekarza. Nigdy w życiu. Dlaczego? Pytałem się, co będzie, jeżeli się rozchorujesz? Wiecie Państwo, jaka jest odpowiedź? Ja się nie rozchoruję. Co będzie, jak będziesz miał, czy ktoś z twojej rodziny, raka? A po co mówić o raku? Jak złamię nogę, to będzie bankructwo. Nie, ja nie złamię nogi. Każdy wierzy w to, że jest dzieckiem szczęścia i przeżyje całe swoje życie w zdrowiu i pomyślności. Oczywiście jest to złuda. System społeczny, bez wątpienia odbiegający bardzo od europejskiego, czeka na naprawę i ci ludzie, którzy czują się bezradni w Ameryce i którzy zasilili swoimi głosami Donalda Trumpa, głosowali na to, żeby to się jakoś zmieniło. Może nawet bez myślenia, w jaki sposób ma się zmienić. Po prostu, żeby przyszedł ktoś nowy, który wywróci ten system, który jest. Być może też tak jest, że to, co się stało i co było zaskoczeniem, jak pan rektor powiedział, też nas wszystkich. Wydawało się, że Hillary Clinton, kandydatka demokratów, wygra. Takie były obliczenia. A jednak wygrał Donald Trump. Być może jest tak dlatego, że ten ferment społeczny, który dawało się czuć, jeżeli pojechać trochę dalej od tych obszarów rozwoju i dobrobytu, ten ferment został skanalizowany w postaci wyborów jednak demokratycznych. A więc ludzie nie wyszli na ulicę, ludzie nie zastosowali protestu, nie strajkowali, ale wyrazili swoje zdanie, rzucając kartkę do urn przeciwko systemowi. To nawet nie było ważne może aż tak, czy to będzie Hillary Clinton, czy ktoś inny, chociaż nie ulega wątpliwości, że dla wielu obywateli amerykańskich, którzy się lokują niżej w tej drabinie społecznej, Hillary Clinton była uosobieniem sukcesu i establishmentu. No cóż, żona gubernatora, pierwsza dama, senator, sekretarz stanu. Lepszego przykładu nie można było podać na tacy i powiedzieć: o, proszę bardzo, głosujemy przeciwko elitom, głosujemy przeciwko intelektualistom, głosujemy przeciwko Waszyngtonowi, ponieważ Waszyngton jest uosobieniem, jest ucieleśnieniem jak gdyby tego wyobrażenia o tym, że elity amerykańskie zawiodły. I być może tak jest rzeczywiście. Ten proces jest znany z innych krajów, że oto elity, ludzie, którzy myślą, którzy rozwijają kraj, ale jak w pewnym momencie trochę zapominają o tym, że jednak jakaś doza solidaryzmu powinna być w nas wszystkich. Że o tych, którzy nie mają wystarczająco sił wewnętrznych, intelektualnych, takiej zwykłej ludzkiej dynamiki, że oni też istnieją i trzeba ich za sobą pociągnąć. Trzeba im podać troszkę rękę czasami. Nie można tego zostawiać od tak sobie, bo to się źle kończy. Chyba nie muszę tego tłumaczyć bardzo głęboko. To się czasami źle kończy. Będą wybory we Francji, będą wybory w innych krajach. Te procesy tam też zachodzą. Pytanie jest, kiedy elity polityczne będą próbowały zaradzić tym współczesnym problemom, na dodatek w dobie łatwego dostępu do mediów, do internetu. Można się skrzyknąć, żyjąc dziesiątki tysięcy kilometrów od siebie. Dzisiaj to jest możliwe. A więc Ameryka wybrała republikanów i dla wielu z Państwa tradycją zresztą polską jest, że myślimy o tym, że republikanie mają więcej, myślą o Polsce. Mają więcej zrozumienia, może dlatego, że są hołdują przynajmniej zasadom bardziej konserwatywnej obyczajowości. Ale z drugiej strony to jednak demokraci w większym stopniu zwracają uwagę na problematykę socjalną. Barack Obama, i mówię o tym z całkowitym przekonaniem, i doceniony będzie jeszcze za parę lat, był wielkim prezydentem. Wielkim prezydentem, bo ruszył proces, który z całą pewnością Donald Trump w części będzie kontynuował, bo musi usatysfakcjonować też ludzi, którym się nie powiodło. Te ogromne rzesze społeczeństwa, które nie jest na czele narodu i którym trzeba podać po prostu rękę. Barack Obama, czyli prezydent demokratyczny, podjął też próbę nowego podejścia do problemu rasowego. Ten problem rzeczywiście gdzieś tam się tli. Były wydarzenia w Ferguson, w małym miasteczku amerykańskim, gdzie doszło do zabicia jednego z czarnoskórych chłopców, młodzieńców. I oczywiście możemy dyskutować, że wśród Afroamerykanów jest więcej przestępczości, ale ktoś słusznie powiedział, że to jest koło zamknięte, ponieważ my tak uważamy, to w związku z tym podejście do tego też jest inne. Jeżeli w małym miasteczku, gdzie około 80% mieszkańców to Afroamerykanie, to cały police squad, jak oni mówią, czyli oddział policji, który tam urzęduje, to tacy biali, mocni, drwale, których naprawdę nie chciałbym spotkać w ciemnym zaułku. To przez oczywisty sposób, jeżeli taką policję ustanawia się w takim miasteczku, to to jest jak prowokacja. To prędzej czy później musi dojść do jakiegoś konfliktu, a w tym wypadku do jakiegoś wydarzenia, które stanowiło iskrę zapalną. Barack Obama wypuścił częściowo to napięcie, ale nie do końca. Okaże się, czy prezydent Trump, i to wkrótce myślę, zdoła się zmierzyć z tym problemem, bo wiele słów złych padło w kampanii wyborczej, ale w jakimś sensie powinniśmy to odkreślić, bo w kampanii wyborczej mówi się wiele rzeczy, czasami nawet niekoniecznie mądrych. Później przychodzi praktyka. Ta praktyka zapewne skoryguje też sposób myślenia i postępowania człowieka, który wybrali. Drodzy Państwo, wiem, że czas nas goni i chciałem tylko powiedzieć, że wbrew temu, co myśli się u nas w kraju, Polonia na przykład amerykańska głosuje bardzo różnie. To nie jest prawda, że Polonia jest wyłącznie republikańska. Niektóre centra, zwłaszcza miejskie, są bardziej może konserwatywne, ale pamiętajmy o tym, że Polacy są absolutnie wszędzie w Stanach Zjednoczonych. Nie ma takiego małego, nawet najmniejszego miasteczka, żeby nie było kilkunastu przynajmniej rodzin polskich. I na ogół dobrze zorganizowanych. Mało tego, Polonia amerykańska to wielorakość spojrzenia i wielość poglądów też. My, kiedy patrzymy na Polonię, to patrzymy na Chicago, patrzymy na Nowy Jork głównie. Ale przecież to jest ułamek tej olbrzymiej i znakomitej społeczności, która żyje w Stanach Zjednoczonych. Polacy są wszędzie i w większości interioru to ludzie profesji. To nie są ludzie, którzy przyjechali po to, żeby rozładowywać azbest w Nowym Jorku. To ludzie, którzy są inżynierami, lekarzami, którzy są biznesmenami. To jest elita amerykańska. Gdziekolwiek by się nie pojechało, spotyka się najlepsze opinie. Ta Polonia jest pod względem sposobu myślenia bardzo różnorodna. I na koniec już zupełnie, ponieważ są takie osoby też i mają podstawy do tego, żeby myśleć o tym, że no a może ta Ameryka to jednak taki żandarm światowy. Że jednak jak coś się dzieje, to oni muszą swoje 5 groszy gdzieś tam wtrącić. Interweniowali tu, interweniowali tam. To moja odpowiedź jest jedna na to. Jeżeli spojrzycie Państwo na historię od zarania powstania tego wielkiego kraju, to dokąd ludzie z Europy, a dzisiaj z całego świata uciekają, kiedy są prześladowani, kiedy męczą ich choroby, kiedy grozi im głód? No właśnie do Ameryki. I ja bym sobie życzył, żeby tak pozostało, żeby Stany Zjednoczone były w dalszym ciągu dla nas krajem otuchy, poczucia bezpieczeństwa, ale też standardów postępowania, gdzie każdy, niezależnie skąd przyjechał, znalazł swoje miejsce i jest szanowany. Bo to wielka lekcja dla całego świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu ambasadorowi. No proszę państwa, jestem ciekawa, czy państwo się domyślają, jakie mogą być wyniki naszego oczywiście pierwszego głosowania. Muszę państwu powiedzieć, że jeżeli Hillary Clinton startowałaby w Polsce, to mielibyśmy ją jako prezydenta. Gdyż państwo wychodzą z założenia, że demokratów wśród państwa mamy 245 osób, a republikanów 78. jest rzeczywiście przygniatająca, proszę Państwa, różnica. Natomiast jestem przekonana, że pan profesor Szklarski za chwilę przedstawi nam swój punkt widzenia na Amerykę z takiej perspektywy, że sądzę, że mamy dużą szansę na to, żeby jednak Polska zagłosowała za jakiś czas trochę inaczej. No tak, ale u nas różnica jest znacząca. 1 200 000. Tak, 1 200 000 i może jeszcze będą pytania, bo my trochę popędzamy naszych wykładowców po to, żeby pozostało jeszcze czas i żeby pozostał czas na pytania, więc może na debatę. Na debatę, więc może właśnie to też jest jedno z pytań, które mogą być zadane. Pan profesor Szklarski będzie miał szansę zmienić wynik wyborów. I dlatego bardzo pana profesora Szklarskiego teraz proszę tutaj do mównicy jako przedstawiciela republikanów, albo w każdym razie osoby, która będzie mówiła także o republikanach, ale kilka słów o samym naszym wykładowcy chciałem powiedzieć. No, powiedziałem o panu ambasadorze, że jest nasz człowiek, ale pan profesor Szklarski też jest nasz człowiek przecież. Jak najbardziej. Człowiek uniwersytetu, absolwent anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim i także Wydziału Nauk Politycznych Northeastern University w Bostonie. Specjalizuje się w amerykanistyce, przywództwie politycznym, teorii demokracji, więc to wszystko, co jakby jest związane także z wyborami. Wykładał na wielu różnych uniwersytetach na świecie, między innymi University of Kentucky, University Louisville, City University of New York i kilku innych. A był kierownikiem projektu badawczego Symboliczne aspekty przywództwa prezydenckiego w demokracji amerykańskiej w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauki. Znowu to jest coś, co jest związane z naszym dzisiejszym wykładem. No i wreszcie jest znakomitym amerykanistą, pracuje w Ośrodku Studiów Amerykańskich, gdzie jest dyrektorem. Panie profesorze, zapraszam. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja troszkę bardziej akademicko może, nie będę tak z sentymentem ładnie o Ameryce mówić jak pan ambasador. Przede wszystkim ja nie jestem republikaninem, ja tu stoję, bo taki przypadł mi, taka rola mi przypadła tutaj. Także od razu tak akademicko, republikanie w Ameryce, konserwatyści na czerwono stoją. Także stoję po dobrej stronie, po czerwonej stronie. Koszulę mam, co prawda, nie najlepszą, ale to by źle wypadło w mediach. Także demokraci na niebiesko. I jeżeli się Państwo czegoś nauczycie z naszego wykładu, to chociaż to zapamiętajcie, bo to jest odwrotnie niż w Europie. W Europie jest czerwony po lewej, niebieski po prawej. Czy jest na sali pani Julia Senderowicz? Nie ma, bo mi kazali pozdrowić, ale jak nie, to nie. Proszę Państwa, pan ambasador zaczął od takiej miłej anegdotki, to ja też musiałem sobie szybciutko coś przypomnieć. I powiem tak, gdyby ci ojcowie pielgrzymi, którzy przyjechali założyć Amerykę, 1620 rok, bo tam jeszcze wcześniej byli, ale ci wcześniej to przyjechali po złoto, wzbogacić się i wrócić. Ale ci, którzy przyjechali się osiedlić, przypłynęli na takim małym statku, który się nazywał Mayflower. I płynąc przez zburzone wody oceanu, a było tam ze 60 ich osób, mieli małe szanse, żeby dopłynąć. I tak już pod sam koniec tej podróży zawarli ze sobą pakt, który się nazywa Mayflower Compact. Pamiętajmy, oni nie bardzo sądzili, że wszystkim się uda dopłynąć. Co nam szkodzi? Zawrzemy układ, że jak będziemy się rządzić w sposób demokratyczny, jak już osiądziemy, wylądujemy, to wyłonimy własne władze sami. No i udało się. I dzisiaj my uważamy, że ten układ, ten Mayflower Compact, ta umowa ze statku to jest taki początek jakby amerykańskiego konstytucjonalizmu i amerykańskiej demokracji. I gdyby policzyć dzisiaj mniejszości, czy które odwołują się do tych. Myśmy przypłynęli w 1620, myśmy byli na tym statku, to nie byłoby tam 50 osób, tylko tam byłoby ze 180 osób i również byłby tam Polak, którego nie było na tym statku. Więc pan ambasador namawia, żeby tę Polonię szuk znaleźć ją wszędzie. Ona nie przypłynęła tak wcześnie tym statkiem, ale już zaraz następnym tak. Ostrożnie można powiedzieć. I taki problem z tym pierwszym osadnictwem, że jak przyjrzeć się jemu, jak ono wygląda, jakie to były zasady rządzenia, relacje między nimi, to wiecie Państwo, jaki kraj ono przypomina dzisiejszy? Iran. Teokracja, autorytaryzm. Taki nieprzyjemny system, że nawet musieli uciekać wierni z Massachusetts do Rhode Island i gdzieś indziej w świat, bo już nie dało się żyć. To jest ten początek amerykańskiej demokracji. Paradoks, tak? I takich paradoksów mamy mnóstwo. Można by o tym rozmawiać, paradoks można by uczynić tematem naszego wystąpienia, ale ja będę... I to, że ja będę mówił jako republikanin, jest też paradoksem. Jednym z wielu. Bo ja chcę Państwu zaprezentować, przyjąć troszeczkę inną formułę. To znaczy, ja będę starał się do Państwa mówić jako republikanin. Ja jako republikanin. I chciałbym Państwu wyjaśnić, co się stało. Dlaczego wygrałem. Co takiego zrobiłem dobrze, że mam swojego człowieka dzisiaj gdzieś mam, tutaj mikrofon mam, że tu mi coś wypadło. A to nic nie szkodzi, ale ważne, żeby było słychać. Jak to się stało, że ja wygrałem? Co ja takiego zrobiłem? Co ja myślę? Co ja mam tu w sercu? A jeszcze bardziej, co mam w trzewiach? Bo powiem szczerze, jeśli miałbym podsumować to, co się wydarzyło i ludzie mnie pytali wszyscy, no bo to człowieka też Państwo poznacie w telewizji czasem, prawda, człowiek coś powie w radio i tak dalej, wszyscy pytali dlaczego, kto wygra, kto wygra. Więc ja półtora roku temu, jak tylko Trump zaczął, lepiej mu się zaczęło wieść jeszcze przed wakacjami, mówię, a po wakacjach ja i wszyscy mądrzy ludzie. Takich, którzy mówili, że Trump, wiedziałem półtora roku wcześniej, że Trump wygra, nie wierzcie im. Naprawdę, takich nie było mądrych, którzy by wierzyli. Tak samo w 2008 roku, jakby na rok przed wyborami, Barack Obama miał takie poparcie wśród demokratów. Hillary Clinton takie. Wśród demokratów Barack Obama miał 3% poparcia. Ja to stanę tutaj. O. Miał 3% poparcia w 2008, a Hillary Clinton na początku miała 35%. Wydawało się, w ogóle nie ma o czym mówić. Wiadomo, kto zdobędzie nominację demokratów w 2008. I wygrał Barack Obama. Hillary Clinton przegrała, w związku z czym spotkaliśmy się z nią jeszcze raz. I wydawało się, że... Ale to jest bardzo ważne, żeśmy się z nią spotkali jeszcze raz i mieliśmy z nią dokładnie ten sam problem jak w 2008 roku. To znaczy ona przegrała te wybory, bo była taka sama jak w 2008 roku, tylko dołożył do tego jeszcze swoje 3 grosze Donald Trump i umiał ją tak nazwać, że stała się kandydatką, że straciła u demokratów 5 do 7% poparcia, które miał Barack Obama we wszystkich grupach społecznych. Wszystkich. Wszystkich. I wśród Afroamerykanów, i Latynosów, i kobiet... Ojejku, ja przepraszam, po polsku muszę mówić. Samotnych kobiet, o. Single women, tak? We wszystkich kluczowych grupach społecznych, które... wyniosły Baracka Obamy do władzy w 2008 roku, ona miała 5 do 7% poparcia mniej. Nie potrafiła zmobilizować swojego demokratycznego elektoratu. Nie potrafiła wywołać emocji, nie potrafiła związać ludzi ze sobą. Mój kandydat zrobił to świetnie. Mój kandydat doprowadził do takiej sytuacji, że wybór ten był... I wracam do tych mediów, które pytają, kto wygra, kto wygra. Ja mówię tak, jeśli głosować ludzie będą rozumem, to Hillary Clinton wygra. Ale jak zagłosują sercem, albo jeszcze bardziej trzewiami, to po angielsku jest guts, to jest taki gut feeling, co tu ci siedzi w trzewiach i czym się będziesz kierował. Jak się będziesz kierować tymi trzewiami, to wygra Trump, mówiłem. Wyszło na moje, ale sam nie byłem przekonany, także proszę Państwa, to, bo to nigdy nie wiadomo, my mamy taką ogromną nadzieję, że w demokracji ludzie się rozumem posługują. A potem dostajemy lekcję przy urnie wyborczej i okazuje się, że niekoniecznie. Przecież popatrzmy na siebie. Tak? Kto z Państwa zagłosował rozumem, a kto zagłosował sercem w 2015 roku, w 2007, w 2005, we wszystkich ostatnich wyborach naszych. Amerykanie nie są inni wcale od naszych. Jeśli jest jakaś lekcja, którą ja wyciągnąłem z tych wyborów, to jest smutna lekcja. A mianowicie taka, że często mając taki niepokój na temat polskiej demokracji, że coś tutaj u nas nie działa za dobrze, że te elektoraty, które przepływają z partii do partii, niestabilne są, damy się ponieść emocjom i tak dalej. Mówimy, dobrze, ale ile lat? 25 lat, tak? Nie mamy... Nasza demokracja jest za młoda i w nas jeszcze nie ma dobrych odruchów. Nie jesteśmy wykształconymi, dobrymi obywatelami w demokracji. Kto ma być wzorcem? Amerykanie mają być wzorcem. 240 lat demokracji bez przerwy przy jednej konstytucji. I co nam pokazali Amerykanie po 240 latach demokracji? Że wcale nie należy... ufać tej ciągłości, tradycji, doświadczeniu, edukacji, że taka rzecz jak wyedukowanie do bycia demokratą idealnym, który się rozumem kieruje, nie ma czegoś takiego. Że jeżeli sytuacja polityczna, społeczna jest taka, że pozwala nam zagłosować sercem i trzewiami, to tym się będziemy kierować, a nie rozumem. I to jest dla mnie lekcja, która płynie z tych wyborów. Dla mnie już jako Szklarskiego, prawda? Nie dla tego republikanina, którym jestem. Już staję, przepraszam, wracam na moje miejsce. I powiem Państwu tak. 1,5 roku temu nie bardzo wiedziałem. Myślałem, że to będą piękne wybory. 2016 żaden prezydent czy wiceprezydent się nie ubiega o władzę, czyli otwarte wybory. Demokraci pewno mianują Hillary Clinton, a to nie jest najlepszy kandydat, w związku z czym nasz kandydat republikański będzie miał wielkie szanse na zwycięstwo. Poza tym, po 8 latach rządzenia wszyscy jesteśmy zmęczeni Barackiem Obamą i demokratami w Białym Domu, więc nasz człowiek ma większe szanse. Czekałem bardzo na prawybory, bo to jest taka atrakcja i bardzo demokratyczna cecha naszej demokracji amerykańskiej, że kandydatów nie mianują, nie nominują, nie przynoszą w teczce, tylko my sami, obywatele, ich wybieramy. Kto ma być kandydatem na kandydata na prezydenta, więc czekałem jako ten republikanin na prawybory i myślałem, że to będzie piękna rzecz. Będziemy mieli wielu ciekawych kandydatów, z których najlepszy wygra. Tam pojawił się taki pan z zaczeską, co to Donald Trump. Ale on już nie pierwszy raz starał się o wybór. W związku z czym na początku nikt nie zwracał na niego większej uwagi. Zgłosili się wszyscy, to mnie bardzo zdziwiło, że wszyscy się moi ludzie zgłosili tak bardzo wcześnie przed wakacjami. Normalnie to się zgłaszali do kandydowania o prezydenta, znaczy o nominację jesienią. A tu wszyscy latem tak przebierali nóżkami, tak liczyli na to, że już jest czas republikanina, że nie mogli poczekać i zgłaszali się wcześniej. A jak to się dzieje, że się zgłaszają? Siedzi sobie ktoś w Senacie albo na gubernatorskim stołku, patrzy na to, kto się zgłosił. Myśli, jak ten kmiotek się zgłosił, to dlaczego nie ja? Naprawdę, proszę Państwa, ja użyłem może obraźliwego słowa, ale tak w rzeczywistości jest. I zgłosiło się naszych kandydatów gdzieś ze 12. Wśród nich Donald Trump, ale byli tacy, którzy mieli mieć wielkie szanse. Rubio, senator z Florydy. Młody, przystojny, mówiący po hiszpańsku, z hiszpańskimi korzeniami, a my jako republikanie musimy sięgać do latynosów, bo to jest ta grupa społeczna, która na przyszłość da nam gwarancję, że będziemy wysyłać naszego człowieka do Białego Domu raz za razem, bo rośnie 12, 13, 15, już jest 17% latynosów w społeczeństwie. W roku 2040, może 50, hiszpański będzie pierwszym językiem w Stanach Zjednoczonych i już nie tylko na Florydzie, gdzie zamawiamy hamburgera po hiszpańsku najpierw, a potem dopiero po angielsku i może się okazać, że w McDonaldzie osoba, która nam go sprzedaje, nie mówi po angielsku. Ale zawsze można palcem pokazać, co byśmy chcieli. Miałem swoich faworytów, Rubio i Bush. Zastanawiałem się, który z nich. Rubio, młody, przystojny, przyszłość. To jest to sięgnięcie do mniejszości. Skoro nam wszyscy mówią, demografowie, socjologowie, w głowę nam kładą, przyszłość amerykańskiej polityki to są kolorowe mniejszości. Ten wygra prezydenturę, kto zdobędzie serca i rozum, jak trzeba, mniejszości. To Rubio wydawał się być bardzo dobrym kandydatem. Ale i Jeb Bush. Miał tylko jeden problem, że po polsku jego imię niedobrze się kojarzy. No ale trudno, ile razy będzie jechał do Polski? Może nie za często. Jeb Bush, ojciec prezydent, to może nie jest taki plus, bo wszyscy nam mówią arystokracja, mówią nam z Europy, szczególnie nas pouczają i mówią, że klanowość polityki. Ja mówię, no dobrze, a Kennedy też ojciec, znaczy ojciec nie był politykiem, ale ustawiał politykę. Syn, brat, drugi syn, jeszcze jeden i każdy Kennedy od razu jest kandydatem na prezydenta. A nawet jak nie jest Kennedym, to wystarczy, że się ożenił z Kennedym i tylko to, że z Austrii przyjechał, to mu przeszkadza być kandydatem na prezydenta. Mówię tutaj o tym Arnoldzie, prawda, który jest w pewnym momencie wszyscy żałowali, gdyby Arnold mógł startować, to byśmy go wybrali, prawda? I on też po hiszpańsku. Hasta la vista, prawda? I baby, tak jest. Miesza języki, czyli dwujęzyczny jest sprawnie, prawda? Jeszcze jak tam ci, którzy sięgnęli mu w przeszłość, to Jawol też by się znalazło i też by mógł, także byłby. No a tutaj i ten Trump się pojawił i nie znikał. Myślę, po wakacjach nie wróci. To jest taka efemeryda. No bo ktoś, kto jest tak arogancki, ktoś, kto obraża mniejszości, ktoś, kto obraża kobiety nieustannie, obraża latynosów nieustannie, nie potrafi w żaden sposób znaleźć języka do rozmowy z mniejszościami w Ameryce. To taki kandydat nie może być prezydentem. On nie ma tego, co wszyscy nam mówią i podręczniki mówią. Nie jest wybieralny, nie ma wybieralności. Hałaśliwy? Tak. Ciekawy dla mediów? Tak, ale wybieralny? Nie. No ale ludzie, coraz to bardziej patrzę w koło, ludzie wspierają Trumpa. Jemu nic, słupki poparcia nie spadały. Bush zebrał $150 milionów. Był gotów do wyboru. Po miesiącu, od stycznia, jak się zaczęły prawybory w lutym, bo najpierw to w Ameryce to taka, stanę w środku, żeby było dydaktycznie, prawybory. Najpierw wewnątrz partii wybory o nominację, czyli wyborcy, którzy się identyfikują z daną partią, bo tam nie ma żadnej legitymacji, ani karty, ani nic takiego, tylko się identyfikują z daną partią, wybierają swojego kandydata i to się nazywa prawybory i to w każdym stanie się odbywa w różnej formie, ale zaczęło się to w lutym, więc do tego lutego wszyscy mądrzy ludzie i podręczniki czytający mówili, Trumpa już nie będzie. Albo Trump będzie z niewielkim poparciem, bo jak ludzie zaczną głosować, to jest co innego niż tylko w sondażu powiedzieć i czasem na odczepnego, albo powiedzieć o tym, kogo się widziało wczoraj w telewizji, bo o Trumpie wszyscy mówili i wszyscy tweetowali, i Facebooki i tak dalej, Trump, 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 bo był kontrowersyjny. Ale jak przyjdzie do głosowania, no to ludzie już nie będą go wspierać. Pierwsze prawybory, Iowa, New Hampshire, potem Trump wygrywa, Trumpowi dobrze idzie, Trump nie znika. A co się dzieje z Jebem Bushem? Zniknął. Po miesiącu wycofał się, miał najwięcej pieniędzy. Ze wszystkich był gotów. Organizacja ojca, znajomi, krewni, znajomi królika, wszędzie gotowi do wsparcia Jeba Busha i nic z tego nie wyszło. Jak ma być jakaś dobra lekcja z tych wyborów to taka, że nie można sobie kupić prezydentury. Nie można. Pieniądze można mieć wszystkie, jakie tylko można sobie wyobrazić, ale nie kupi się przy ich pomocy prezydentury. Hillary Clinton wydała więcej na kampanię, prawie że dwukrotnie więcej niż Donald Trump. I nic z tego nie wyszło. Więc niech coś dobrego dla tych 270 paru demokratów siedzących na widowni przyjdzie. Wydawało się niestety, że Donald Trump zdobędzie nominację. Moi faworyci odpadli. Zacząłem się uważniej wsłuchiwać w to, co mówi Trump. Moi sąsiedzi też rozmawialiśmy o tym i nagle się okazuje, że tych ludzi, którzy mówią, coś w tym Trumpie jest coraz to więcej. I co więcej, oni przestają się bać rozmawiać na ten temat. I tak sobie zaczęliśmy rozmawiać, co w nim jest takiego ciekawego. I okazało się, że ten głos, zaraz do tego powiem, był głos, bardzo ważny, nie tembr głosu, tylko treść tego głosu. Bo ja tak sobie popatrzyłem na moich sąsiadów, kolegów i tak popatrzyliśmy, że my wspieramy Trumpa i popatrzyliśmy, kim my jesteśmy? Kim my jesteśmy? Biali jesteśmy, mamy średni wiek, jesteśmy średnio wykształceni, mamy rodzinę, mamy żonę białą, pracujemy w fabryce, albo pracowaliśmy w fabryce, bo tej fabryki już nie ma, pojechała do Meksyku, ale wróci, wróci. Do kościoła chodzimy jak trzeba, nie za często, nie przesadzajmy, ale chodzimy. Mamy pistolet w domu, albo i 10 i czujemy się przez to bezpieczniejsi. Jeździmy dużym amerykańskim samochodem. Pozwalamy synowi jeździć Japończykiem. Niech sobie jeździ, no bo jak się nas zepsuje, to czymś muszą nas do supermarketu zawieźć. Mieszkamy w domku i ciężko płacimy za ten dom. To jest nasz American Dream, ten dom, który mamy. Musimy go pilnować, chronić. Blisko emerytury, ona będzie taka sobie, ta emerytura. I to nas łączy z tymi sąsiadami, okazało się. Mamy wiele wspólnego. I co więcej, jak się okazało, wszyscy się czegoś boimy. I wszyscy jesteśmy źli. To, co nas najbardziej łączyło, to emocje. Strach i złość. I teraz, na co my byliśmy źli? Ano, byliśmy źli na to, że pozbawiono nas przyszłości. Nie tylko nas, ale naszych dzieci. że to już nie jest tak, że jak wysupłałem wszystkie pieniądze, zadłużyłem się i posłałem dzieci do koledżu, to one będą miały lepszą pracę niż ja miałem. To one zarobią więcej niż ja zarobiłem. To one na pewno będą miały na spłatę tego długu i wyprowadzą się z domu i nie będą już mi siedzieć na piętrze. Straciłem nadzieję, że tak będzie. Czy nie mam tej pewności? Co więcej, jak czytam książki i artykuły w gazetach, to mi mówią, że lepiej już było. Że to następne pokolenie już nie będzie miało lepiej, że z długów. Przecież dzisiaj wykształcenie kosztuje, nawet w stanowym koledżu, jeżeli ja poślę tam, gdzie opłaty za koledż są subsydiowane przez państwo albo nie są na rynkowym poziomie te ceny, to dziecko skończy z długiem około $100 000. Będzie musiało spłacić to. Już nie mówię o pójściu do szkoły, żeby zostać prawnikiem albo lekarzem. To już idzie w setki tysięcy dolarów koszt wykształcenia. Ktoś mi zabrał to przekonanie, że jak zainwestuję... Dzieci są inwestycją. Wszyscy mówią, tak, napisane wszystkie, inwestuj w dzieci. Ale żeby inwestować, ja jestem Amerykaninem, muszę mieć jakieś szanse na zwrot tych pieniędzy, moich inwestycji. A te moje inwestycje nie wygląda na to, żeby się spłaciły. Nie za dobrze to jest. Jestem zły. Jestem zły na tych bubków w Waszyngtonie. Siedzą i nic nie robią. Biorą pieniądze, nie takie duże. Czyli w kongresie $215 000, prezydent bierze $400 000. To nie jest dużo. Ale siedzą i nic nie robią. I tylko kombinują, jak mi zabrać więcej pieniędzy. Podatki, bezpośrednie, pośrednie, dochodowy. Wydają to bzdurnie te pieniądze, nie pytają się mnie w ogóle o nic. Jestem wyalienowany. Takie mam poczucie. Oderwany od moich to nie są już moi przedstawiciele, ci ludzie w Waszyngtonie. Oczywiście to nie jest nowe. Tutaj wątek akademicki. Notowania kongresu jako instytucji. Bo ja mówię, ten antyestablishment, nie demonizujmy go. To nie jest coś, co się pojawiło w 2016 roku. Odkąd ja pamiętam. A jeszcze coś pamiętam. To zawsze jest ten wątek obecny w amerykańskich kampaniach. Tylko tym razem on miał rolę decydującą. Poparcie dla kongresu. Kongresmeni robią, kongres jako instytucja robi dobrą robotę, dba o amerykańskie sprawy. 10–15% obywateli tak sądzi. Nie więcej. Nie więcej. 10–15% obywateli tak sądzi. A jaki procent kongresmenów czy senatorów, kongresmenów zajmijmy, czy Izba Reprezentantów, jest wybieranych ponownie spośród tych, którzy ubiegają się o reelekcję, czyli nie tych, którzy chcą do Senatu, nie tych, którzy idą do biznesu, albo nie tych, którzy zostają lobbystami, nie tych, którzy umrą, ale tych, którzy się ubiegają o kolejną kadencję. To jak sądzicie Państwo, jaki procent jest wybieranych ponownie? Na przykład na Białorusi. Jaki to jest procent? No, śmiało. Jaki to jest procent na Białorusi? 95? 90? W końcu 95. Dobrze. Dużo, prawda? Czy to nam się wydaje demokratyczne? Nie. Dobrze. A jak to jest w Stanach Zjednoczonych? 95%. Jak na Białorusi. Chcemy mieć American Dream, nie musimy jechać daleko, przez ocean, jakimś statkiem. W drugą stronę. 95% kongresmenów, którzy się ubiegają o reelekcję, są wybierani ponownie. Jednocześnie tylko 15% obywateli mówią, że ta instytucja, w której siedzą, to w ogóle do czegokolwiek pożytecznego służy. Paradoks. amerykański. Jak to jest możliwe? A to jest możliwe dlatego, że ten kongresmen, siedząc w kongresie, on stara się przede wszystkim zaskarbić sobie reelekcję. Stara się tak zrobić, żeby w moim okręgu było dobrze. I ten mój kongresmen, powiem wam szczerze, super. Muzeum nam załatwił. Żołnierzy jakiś tam. Szpital. Nowy oddział powstał, geriatryczny, tak, bardzo ważny. Za pieniądze federalne. Uniwersytet dostał pieniądze na badania zależności wieku krowy od, znaczy jakości mleka od wieku krowy i muzyki, której krowa słucha. Na polu i w oborze. To są bardzo złożone badania. I nasz uniwersytet dostał na to $250 000 z kasy federalnej. To nasz człowiek to sprawił. No to przecież wyślemy go z powrotem, prawda? I tak naprawdę się dzieje to. Tak naprawdę się dzieje. Ale teraz takich ludzi, którzy jednak w tym roku, coś musiało być innego w tym roku, prawda? Pojawił się w tym roku Donald. Piękny mężczyzna. Nie śmiejcie się, proszę. Kto by nie chciał tak wyglądać, jak ma 70 lat? Silna fryzura, silna postura, ręce duże, nie żadne małe ręce, jak mu ten Karzełek Rubio wytykał, że ma małe ręce, sugerując, że on jeszcze coś innego ma małego. Absolutnie nieprawda. 3 żony, wszystkie młode, prawda? Wszystkie. Wspiera uchodźców i imigrantów. Porządny gość. I co ważniejsze, usłyszałem mój głos. Usłyszałem słowa, których wydawało mi się, że nigdy nie usłyszę. On mówił to, co było mi w sercu siedziało. On nie był poprawny politycznie i nie owijał w bawełnę i nie obchodził tematów drażliwych w kółko, tylko mówił: deportować darmozjadów. I ma rację. Tak? Kobiety? No przecież czy taki dogarów? Piękny mężczyzna. Kobiety się ścielą u jego stóp. Każdy by... Zazdrościłem mu tego. Naprawdę. Fajny chłop. Swojski. Taki, że mógłbym go spotkać za rogiem, by ze mną do baru by poszedł. Pasuje mi ten człowiek. Pasuje do tego, gdzie ja mieszkam. Lokalny, swojski, taki prawdziwy. Nie owija w bawełnę. Szczerze mówi. Nie boi się, że go zakrzyczą media, o, dziennikarze gdzieś. Co oni wiedzą? Siedzą, biorą miliony za bycie w telewizji i opowiadają bzdury o niczym. Co oni wiedzą? Dlaczego oni krzyczą na mojego Donalda? Oni reprezentują demokratyczny punkt widzenia. Przecież 70% dziennikarzy w mediach to są demokraci, to są głosujący na demokratów. To co oni wiedzą? Ja nie będę się kierował tym, co oni piszą o moim Donaldzie. Bo to już był mój Donald, powiem wam szczerze. Po kilku miesiącach, gdy okazało się, że nas jest dużo i tych, którzy go wspierają, nas jest naprawdę dużo. Przestraszonych, złych, pracowitych, uczciwych, prawdziwych Amerykanów. Białych. No tak. Ale taka jest Ameryka. Biała. Była. Ale jeszcze będzie. I ten głos usłyszałem. On mi dał godność. On mi... To nie żarty. To już jest z badań wyborczych. Kto głosował na Trumpa? Ci ludzie tu, którzy głosowali, to są ci, którzy się boją o pracę. Myślą przede wszystkim praca, godność. Bezpieczeństwo, te granice, praca, bezpieczeństwo i przede wszystkim najważniejsze, godność. On mówił rzeczy, których ja bym nie powiedział. Dzięki niemu ja siebie usłyszałem i mogłem otwarcie zacząć mówić, co myślę. Otwarcie mówić to, co mówi o mnie, kim jestem. I ja się nie boję mu wypowiadać o imigrantach źle. Deportować, oczywiście, że deportować. Ja się nie boję mówić, że mur będziemy budować. Ja się nie boję mówić, że ci zaturbanieni, którzy tu przyjeżdżają nam bomby podkładać, to trzeba ich deportować albo ich nie wpuszczać. Muzułmanów wyrzucić. Pilnować, żeby się więcej ich nie pojawiło. On to powiedział, a ja jestem przekonany, że ma rację. Ten głos, to był mój głos. I ten głos, ja byłem czymś, co się nazywa milczącą większością. I ta milcząca większość co jakiś czas słyszała swój głos, ale to nigdy nie był głos od kandydata na prezydenta. Nigdy nie był. Zawsze kandydat na prezydenta wchodził w tory, nazwijmy to, poprawności politycznej albo tak zwanego mainstreamu, czyli głównego nurtu. Donald Trump mówił spoza, z pogranicza tego nurtu. Czy to było hello, czy 5 minut? 5 minut. I i dobrze, idziemy. Więc ja zostałem przez niego wyzwolony z kajdanów poprawności politycznej. Ja mogłem mówić i myśleć mogłem, ale mogłem przy nim mówić i co więcej okazało się, że takich ludzi są miliony, którzy mówią to, co ja i myślą to, co ja i głośno o tym mówią. I myśmy zdecydowali, że głosujemy na Donalda jeszcze nawet zanim się zaczęła kampania. 65% wyborców zdecydowało się głosować na swojego kandydata, zanim się zaczęły zasadnicze wybory we wrześniu, jeszcze przed konwencją. Oni już wiedzieli, na kogo będą głosować, bo to jest tak spolaryzowana scena polityczna dzisiaj. A na dodatek jeszcze mieliśmy takie szczęście, że ci demokraci wystawili słabego kandydata. Właściwie Donald nie miał z kim przegrać. Nie miał z kim przegrać. Kobieta. Starsza. Z dość zabagnioną przeszłością. Te maile, te pieniądze. Przecież ona jest kwintesencją establishmentu. Tego wszystkiego, czego my nie chcemy. Czego myśmy się sprzeciwili, bo my chcemy zmiany, my chcemy rewolucji, my chcemy przynajmniej, żeby ktoś nam mówił i niósł szansę na tę rewolucję. Bo jak wybieraliśmy poprzednio tych, którzy jadą do Waszyngtonu czyścić ten Waszyngton, to oni nigdy tego nie zrobili. Było zawsze jak w tym polskim przysłowiu. Polska ważna mniejszość w Ameryce. Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. I tak wszyscy ci zmieniacze Waszyngtonu postępowali. A ja święcie wierzę, że Donald taki nie będzie. I dlatego na niego zagłosowałem. Bo on ma zero doświadczenia i to bardzo dobrze. Nie jest uwikłany w nic, żadne układy. Poza tym zobaczcie, jakim jest jego życie, to sukces. Zbankrutował parę razy, ale to Ameryka, bankructwo. Jak oglądamy Ziemię obiecaną, to tam też co chwila ktoś się palił, żeby nową fabrykę założyć, prawda? Także bankructwo w Ameryce to nie nosi takich znamion porażki. To jest po prostu mądry ruch biznesowy. Nie płaci podatków? Ja też bym chciał nie płacić podatków. Jak on ten system obszedł? Bo przecież na co by poszły jego podatki i moje? Na darmozjadów, w którym się pracować nie chce, tak? No to przecież... A, szkoda mówić. I ten głos jest naprawdę tym, co zdecydowało o tym, że zagłosowałem na Donalda. Uwolnił mnie, stałem się wolny dzięki niemu. Poczułem się ważny, poczułem się doceniony. Poczułem się prawdziwym mężczyzną przy nim. Naprawdę, nie żartuję, tak się poczułem. I zagłosowałem na niego. Moi przodkowie zagłosowali na Abrahama Lincolna, na Theodora Roosevelta, na Ronalda Reagana i on nam znowu zrobi Reagana w gospodarce. Bogaci będą bogatsi i dzięki temu my wszyscy będziemy też bogaci. Tak mówią. Ja Donaldowi wierzę. Różnorodność, bajki o różnorodności w Ameryce, czy to nas wzmacnia? Nie. To nas osłabia. Znajdźmy w sobie białą duszę amerykańską. I ja ją znalazłem dzięki Donaldowi. Ja nie jestem rasistą. Absolutnie nie. Absolutnie nikt nie powie, że jestem rasistą, ale tak z tą otwartością to nie przesadzajmy. Tak? Mam tylko problem jeden z Donaldem w polityce zagranicznej. Bo ja to bym chciał, żeby tak dokopać wszystkim. No bo jeśli ma być Ameryka wspaniała znowu, Make America Great Again. Nie było lepszego hasła. Nostalgiczne, wspomnieniowe. Każdy sobie może wyobrazić ten czas, czy to jest jakiś bal maturalny, gdzie w samochodzie w czasie balu poszło się z dziewczyną i tam był ten wspaniały moment. Czy to jest ten pierwszy samochód, czy to jest jakiś wspaniały moment z mojej przeszłości. Great Again, tak, to ma wrócić. Uzwiązkowiona praca, będą mi znowu płacić $25 za godzinę. Wrócą te miejsca pracy do Ameryki, ja mu święcie wierzę. I one rzeczywiście wracają. Wiecie Państwo, że manufacturing jobs, czyli pracę w fabrykach, widzimy powolny przyrost tych w fabrykach, bo koszty energii spadają. I to już nie jest tak strasznie drogo produkować. Oczywiście troszkę to zajmie nam czasu. Dobrze, już kończę. Już. To przyjdźcie Państwo do Osy na nasze zajęcia, to będziecie mogli więcej, będziemy mogli więcej sobie porozmawiać. I z tym światem, tu mam z nim pewien problem. Bo on z jednej strony chce chronić nasz rynek, protekcjonizm, izolować się na arenie międzynarodowej. Oczywiście, co będzie być? Niech w Europie płacą za swoją obronę. Jak chcą, żebyśmy ich bronili, to niech płacą więcej, prawda? Słuszne hasło. To przecież i Barack Obama mówił, i George Bush mówił. On nie jest nowy, nie pierwszy on to mówi. Tylko wy wytykacie to wszystko Donaldowi, bo go nie lubicie. No to... O, widzicie. Tak, prawda? No więc skończę. Muszę kończyć, bo to zaraz by jakieś agitowanie tutaj się zrobiło. Więc ci, którzy mówią, że Donald jest przekleństwem Ameryki, ja im mówię, Donald jest szansą dla Ameryki. Bo jeżeli ktoś ma wyczyścić Waszyngton, to będzie to ktoś, kto jest nieskażony byciem w układzie waszyngtońskim. Jeśli ktoś ma wprowadzić zmiany w polityce, to jest ktoś, kto nie zna reguł gry politycznej i dzięki temu może proponować rzeczy, które by się innym w głowie nie mieściły. Bo oni są ograniczeni tym, co było, jak przeważnie, tradycją, zwyczajem, a on nie będzie tym ograniczony. Ja święcie wierzę w Donalda. I popatrzcie, co robią. Moja partia, ci, którzy go krytykowali, establishment, speaker Izby Reprezentantów, Mitt Romney, który mówił nigdy na Trumpa, dzisiaj wszyscy biegną do Donalda, ściskając mu prawicę i mówiąc, partia republikańska, być może jesteś odrodzeniem partii republikańskiej. Pokazałeś nas, że nie mamy się co płaszczyć przed latynosami, tylko postawić na białych. Bo biali być może muszą walczyć o swoje. A więc to, co nam potrzeba, to to, żeby demokraci zawsze wystawiali słabego kandydata, który spowoduje, że te 5% pójdzie mniej głosować i to nam wystarczy. Jak się okazało w tym roku. No dobrze, to ja już Państwu nie będę dalej przekonywał do republikańskiej wizji świata. Dziękuję bardzo. A z takich niespodzianek, które dla Państwa mamy, to jeżeli Państwo będą chcieli więcej usłyszeć słów od Pana Profesora, to w najbliższej rekrutacji będą się Państwo mogli zapisać na jego kurs. Więc zachęcam serdecznie do zajrzenia do naszej oferty już na początku grudnia. A teraz proszę... Ja tylko powiem, że myślę, że Pan Profesor sobie kłopotów narobi, bo nie będzie można zacząć wykładu, bo ciągle będą dochodzili nowi słuchacze. A, ale bieżąca władza będzie mnie za to kochać. A ja z kolei mam nadzieję, że Pan Ambasador po dzisiejszym spotkaniu też do nas zgłosi kurs. Dziękuję bardzo. My Pana Ambasadora kusimy do nas, do osy też. Bardzo. Działa, tak? Dziękuję za zaproszenie. Skorzystam. Proszę Państwa, teraz przechodzimy do rundy pytań. Będą Państwo mieli możliwość zadawania pytań po jednej i po drugiej stronie. Za chwilę Panie z Uniwersytetu Otwartego będą chodziły z mikrofonami. Runda pytań będzie trwała około 20 minut, no może najdłużej tak 25. Więc zachęcamy do szybkiego myślenia nad pytaniami. I ruszamy. Tak jak mówiłam, mogą Państwo zadawać pytania zarówno do obydwu kandydatów, tutaj poproszę obydwu panów do ustosunkowania się, jak i do konkretnego prelegenta. Więc bardzo proszę Państwa o to, żeby zadawać pytania. Kto z Państwa pierwszy? Tutaj. Dobrze, to ja już widzę też. No, proszę bardzo. Aha. Tam mikrofon. Teraz pan. Mikrofon chyba, tak? Nie działa? Tak się składa, że mieszkam w Wyoming. O, to pani na Donalda głosowała. Właśnie nie. To dlatego pani nie jest w Wyoming. W tej chwili rozmawialiśmy o wyborach. I wybory są tak zrobione, Państwo oczywiście wiedzą, że są elektoralne głosy. Na przykład Wyoming mógł oddać tylko jeden głos, także wszystko było jedno, na co ja głosuję. Był tak zwany głos popularny tutaj, co Pan mówił, i Pani Clinton wygrała ten głos. Więc to jest inna całkowicie sprawa, jak te wybory są zorganizowane w Stanach i wszyscy, no nie wszyscy, często protestują, mówią, że to trzeba zreformować, a nie jest reformowane i tak dalej. Dla mnie jest pytaniem takim dość istotnym, ponieważ chyba pierwszy raz od wielu, kilkudziesięciu lat jest sytuacja, że Kongres jest republikański i prezydent jest republikański. Do tej pory była równowaga, jak Obama był demokrata, więc Kongres był republikański i tak dalej. Był pewien balans. W tej chwili tego balansu nie ma. Kompletnie. Jest i Obama musi podjąć ważne decyzje, jeśli chodzi o wybór Sądu Najwyższego jednej osoby, więc to jest bardzo ważna decyzja. Więc ten balans się przesuwa w stronę konserwatywną, w stronę Ku Klux Klanu. Jego doradcy są w tej chwili wybierani, którzy popierają Ku Klux Klan na przykład. Więc jest to w pewnym stopniu zagrożenie dla tej demokracji, o której tu było mówione. I moje pytanie jest, również jest to chyba pierwszy prezydent, który objawia pewną miłość, można powiedzieć, do Putina, amerykański prezydent. Więc to jest... Dla mnie jest to właśnie ten brak równowagi, która do tej pory pozwalała tej demokracji ciągle się toczyć. W tej chwili to jest mogliśmy prosić o pytanie? Właśnie to jest moje pytanie, jak panowie to odbierają, ten brak równowagi w tej chwili, w którą stronę to się może potoczyć? Pan ambasador. Bardzo proszę. Zapewne Pani ma doświadczenie znakomite ze swojego życia w Stanach Zjednoczonych i ten cały system wyborczy. Ja nie wiem, czy mamy tyle czasu, żeby to wyjaśniać, na czym polega system elektorski i dlaczego do tego w ogóle dochodzi, to nie jest pierwszy przypadek przecież, że popular votes, czyli ta liczba bezwzględna głosów oddanych na kandydata przegranego jest wyższa od tego drugiego, prawda? Bo decyduje ilość głosów elektorskich na dodatek te głosy nie są już dzisiaj proporcjonalnie rozłożone w poszczególnych stanach. Założenie było takie, że zależało to przede wszystkim od populacji, prawda, która się zmieniała. Natomiast to jest, jeżeli kogoś, wspomniała Pani o tym, że Donald Trump kocha Władimira Putina, on kocha przede wszystkim samego siebie. To jest chyba jego cecha. Jest to mnie? Nie. Trochę jeszcze tak. Teraz może powinien tak stać na... W każdym razie kocha przede wszystkim siebie. To widać, że narcyzm jest bardzo wyrazisty. Natomiast chcę zrobić rzeczy inaczej, że zrobić coś, na czym chyba Amerykanom generalnie najbardziej zależy, czyli poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli tak, to trzeba rozwiązać problem Bliskiego Wschodu. Ja mówię o rzeczach poważnych poważnie, także już bez żartów. To, czego Amerykanie generalnie najbardziej potrzebują po doświadczeniach i zbiorowych, i indywidualnych, to jest takiego poczucia, że nikt nie przyjdzie na dziedziniec uniwersytetu albo na plac zabaw z karabinem maszynowym i w imieniu jakiegoś umownego państwa islamskiego nie dokona egzekucji na zupełnie sobie nieznanych ludziach. Tego typu przypadków jest wiele. Nie zmienia faktu, że Amerykanie sami siebie też zabijają w wyniku po prostu używania broni. Ilość wypadków postrzelenia przez dzieci ich rodziców wynosi ponad 2000 w roku. Ale poczucie zagrożenia płynie przede wszystkim z Bliskiego Wschodu w odczuciu Amerykanów. I Donald Trump znajduje po prostu główny motyw do rozwiązania, główne nić do rozwiązania tego problemu w drugim krajem, który tam stoi no, mocną stopą, czyli Rosją. Reszta go troszkę mniej obchodzi. Amerykanów generalnie mniej obchodzi Europa Środkowa, już nie mówiąc o Ukrainie. O Ukrainie w ogóle się nie mówiło właśnie do inwazji na Krym. Przecież przedtem nikt ani tam nie jeździł, ani w ogóle nie pojawiało się w jakichkolwiek pismach. Był okres, kiedy to zostało podniesione rzeczywiście. Uwaga społeczna zwróciła się, oczy na Ukrainę, ale teraz już praktycznie ten problem nie istnieje w świadomości Amerykanów. Ja zacznę od krótkiego sprostowania, że już za administracji George'a Busha mieliśmy i Senat, i Izbę Reprezentantów w rękach republikanów i republikańskiego prezydenta. Barack Obama miał tak przez 2 lata. Pierwsze 2 lata swojej kadencji, a potem tak nie było. Ale ja bym nie demonizował sprawy jednej partii, która kontroluje Kongres i Biały Dom, bo proszę Państwa, to oczywiście długo by tłumaczyć, ale w ogóle używanie słowa partia, żeby określić to coś, co jest republikanami lub demokratami w takim europejskim tego słowa znaczeniu, to jest nadużycie. To nie jest spójna organizacja, która będzie robiła to, co chce prezydent, jeżeli nawet jest z tej samej partii. My musimy rozpatrywać politykę w Waszyngtonie jako dziejącą się w trójkącie. Izba Reprezentantów, Senat, one mają różne ambicje i nawet jeżeli ta sama partia ma większość, to one nie załatwiają spraw razem. I Biały Dom, który ma też różne interesy, więc to jest, to, że Republikanie mają większość we wszystkich instytucjach w Białym Domu, w Waszyngtonie, to jeszcze nie oznacza, że Donald Trump będzie, że wszelkie jego propozycje, jak już się pojawią, bo na razie to jeszcze nie mamy żadnych konkretów, to one tak z łatwością przejdą przez Kongres, aczkolwiek fakt, że Republikanie przynajmniej w Izbie Reprezentantów ustawiają się w tej chwili w kolejce, żeby uścisnąć dłoń Donalda Trumpa, świadczy o tym, że partia republikańska zrozumiała, że Donald Trump jest głosem, który jest ważniejszy niż ten głos tego mainstreamu, tego tradycyjnej partii republikańskiej, którą może część z nich reprezentować, ale tylko część. Ja odpowiadając na pytania będę już zupełnie akademicki, dobrze? Ja już wyjdę z roli agitatora republikańskiego, bo... Prawie zostałem przekonany. No, zobaczymy. Zobaczymy. W każdym razie ja myślę, pani tyle tutaj wątków poodrzuciła. Ja byłem kiedyś bardziej zmartwiony, ale dzisiaj troszkę mniej się martwię tym Trumpem w Białym Domu. Słucham? Spać? W Polsce, tak, spokojnie. Tutaj widziałem właśnie, bardzo proszę, mikrofon tam z tej strony. Witam, ja nie potrzebuję mikrofonu, dziękuję. To jest tak zwane pozdawlowe. Ja mam pytanie, troszkę odnośnie tego, co pan profesor zaczął już mówić. Jeżeli Trumpowi przyjdą głupoty do głowy, ile może zrobić za pomocą executive orders, a ile potrzebuje tak naprawdę, tak, jeśli chodzi o kongres i tak dalej? Proszę państwa, na to, jak wiele rzeczy dotyczących Trumpa, jest dzisiaj tylko taki gigantyczny znak zapytania. Ponieważ pani zwróciła uwagę na coś, rządzenie przy pomocy, powiedzmy, dekretów, ale to nie są takie dekrety, jakby mogły być w Rosji na przykład. Ale załóżmy, executive order, czyli obejście kongresu i wprowadzenie ważnych zmian w polityce przy pomocy prezydenckiej decyzji. I teraz tak, zwyczaj jest taki, że executive orders nie używa się do rozstrzygania spraw ważnych. Pozostaje się to do spraw, które wiążą się z zarządzaniem na bieżąco polityką. Gdy Barack Obama przy pomocy executive order wysłał sygnał do imigrantów, tych, którzy są w Stanach Zjednoczonych nielegalnie, 11 milionów około, połowa z was nie ma co się bać. Jest taki, my nie będziemy w stosunku do 5 milionów tych, którzy mają dzieci w Stanach, tych, którzy mają rodziny tutaj. My nie musicie się bać deportacji. Teoretycznie 11 milionów z was można deportować w każdej chwili, jak zostaniecie złapani, ale części z was zarządzam, żeby Urząd Imigracyjny się tymi sprawami nie zajmował przez najbliższe 5 lat. I to był executive order i było to złamanie pewnej zasady, że sprawa kluczowa, jaką jest polityka imigracyjna, legalizacja pobytu imigrantów w Stanach Zjednoczonych, byłaby załatwiana nie przez kongres, ale przez executive order. I to już Barack Obama zrobił. Zwyczaj jest, wbrew zwyczajowi, że nie używa się executive orders do spraw ważnych, kluczowych, tych, które należy wysłuchać społeczeństwa poprzez swoich reprezentantów, co oni mają do powiedzenia. I teraz tak, to jest zwyczaj. Natomiast ten rok 2016 i wybór Trumpa i sama jego kandydatura jest na tyle obrazoburcza, na tyle ona przeczy zwyczajom i zasadom normalności, że ja naprawdę nie wiem. Natomiast ja jestem głęboko wierzący w instytucje amerykańskie i tradycje amerykańskie, i wydaje mi się, że on tego nie zrobi, bo to jest na krótką metę, mogłoby to działać bardzo krótko, ale każdy prezydent myśli o reelekcji, każdy prezydent myśli o tym, co zostanie po mnie, każdy executive order może być przez następnego prezydenta odwołany, zmieniony, w związku z czym w ten sposób nie tworzymy żadnej trwałej zmiany w polityce. Możemy na chwilę jakby pociągnąć kampanię, a to pozmieniamy, obiecałem wyborcom, to zrobię to. Ale to nie będzie trwała zmiana, a należy wierzyć, że kandydatowi Trumpowi czy prezydentowi elektowi Trumpowi zależy na trwalszej zmianie niż tylko taka, która by miała trwać 3 lata czy 4. I jeszcze tylko jeden aneks. Jeśli sprawa dotyczy rzeczywiście bezpieczeństwa kraju, a imigracja mimo wszystko, mimo powagi sprawy oczywiście i wagi przede wszystkim dla tych rodzin, to nie była sprawa, która mogła naruszać stabilność kraju w sprawach innych, takich jak wydanie rozkazu rozpoczęcia konfliktu gdzieś, to czego się najbardziej boimy, że jakaś szalona decyzja wywoła, prawda, konsekwencje, które mogą też dotyczyć reszty świata, w tym nas, to administracja amerykańska mimo wszystko to są stabilne filary, które muszą to wcielić w życie, które potrafią i zneutralizować, i zepchnąć na boczny tor. Ja w to wierzę w każdym razie, że te mechanizmy rzeczywiście kontrolne działają. Natomiast trzeba by dodać, że to, co ja odpowiadałem pani, dotyczy polityki wewnętrznej przede wszystkim. Natomiast w polityce zagranicznej zakres władzy prezydenckiej jest znacznie większy. Czyli powiedzmy tak, zakres kontroli kongresu i lobbystów, i sądów nad polityką zagraniczną jest znacznie mniejszy. I tu oczywiście można się obawiać albo mieć nadzieję, to zależy od punktu widzenia, że prezydent może podejmować zdecydowane działania jednostronne. Proszę państwa, gdy prezydent Nixon w roku 1971 zmieniał kierunek polityki amerykańskiej w stosunku do Chin. To znaczy od negowania istnienia komunistycznych Chin i układania się tylko z Tajwanem jako przedstawicielem Chin, Richard Nixon wymyślił, że on pojedzie do Pekinu i on będzie wpływał na Moskwę, tworząc taki układ dobrych relacji z Pekinem, a poza tym Pekin może mu pomoże w Wietnamie i tak dalej. Zmiana polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych o 180 stopni. I o tej zmianie sekretarz stanu dowiaduje się, obudzony w nocy, kiedy Henry Kissinger w tajnej misji leci samolotem z Pakistanu do Pekinu z prezydenckim zadaniem zmiany polityki zagranicznej. Sekretarz stanu dowiedział się, jak wszyscy inni, nie chciano, żeby się dowiedział z mediów, więc mu powiedziano w trakcie, jak Kissinger był już w samolocie. W związku z czym prezydent ma ogromną władzę w polityce zagranicznej. Ogromną. Trump, Clinton, Carter, ktokolwiek. Można sobie, tylko wyobraźnia ogranicza prezydenta. I oczywiście możliwości Stanów Zjednoczonych i jeśli by to miała być wojna i tak dalej, i tak dalej. I dlatego należy się bać. Tak, należy się bać, że zanim te instytucje, układy, te tryby, maszyny waszyngtońskiej ukształtują Donalda Trumpa, że on zrozumie, że sam niewiele może, to on będzie podejmował próby, być może. A nawet jeśli nie rzeczywistych działań, to człowiek z niewyparzoną gębą i z językiem, który mówi szybciej niż człowiek myśli, w polityce zagranicznej, to pan ambasador przyzna na pewno, jest szczególnie niebezpieczny, bo słowo w polityce zagranicznej tworzy pewne sytuacje, ośmiela i tak dalej. W końcu to, co Trump powiedział o sojuszach amerykańskich, co zostało sprostowane przez mnóstwo doradców i analityków. Nie, Amerykanie dochowają sojuszy i tak dalej. Ale strach, który padł na świat w tym momencie, jest dowodem na to, że jest się czego bać. Prosimy pytanie z tej strony sali. Dzień dobry, ja tylko dwa krótkie pytania. Po pierwsze, czy uważa pan, panowie, przepraszam bardzo, że zbliżenie Trumpa z Putinem jest wymierzone w Chiny? I drugie pytanie, czy uważają państwo, panowie, że Mike Pence, czyli wiceprezydent Trumpa, pozwoli na zlikwidowanie świadczeń socjalnych dla imigrantów, na ograniczenie Obamacare i na lepszy rozwój gospodarki? Ja bym prosiła o bardzo szybką odpowiedź obydwu panów, choć wiem, że to będzie trudne, bo chciałabym, żebyśmy jeszcze zadali jakieś pytania. Dobrze? Znaczy, nasza pierwsza część odpowiedzi, żeby króciutko, znaczy to jest stare marzenie w ogóle, żeby przyciągnąć Rosję jako jednak mającą korzeń w cywilizacji zachodniej Europy do tego sojuszu przeciwko Chinom. Dzisiaj to już jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwe. Trudno uwierzyć w to, nawet jeżeli takie zapowiedzi, jeśli chodzi o ostracyzm gospodarczy, padały ze strony Donalda Trumpa. to w polityce Stanów Zjednoczonych będzie chyba pewne, że USA chcą wciągania Chin, ponieważ są już niewywracalne, a wywrócenie się giganta przytłoczyłoby po prostu połowę świata. W związku z tym cała sztuka polega na tym, jak włączyć Chiny do globalnej odpowiedzialności za stan rzeczy, żeby były przewidywalnym i odpowiedzialnym krajem zarówno w zakresie militarnym, jak i ekonomicznym. Mnie się wydaje, że Putin raczej będzie służył do załatwienia kilku problemów, które będą mogły pokazać Amerykanom, że tak, że Trump potrafi. Ja też króciutko. Przełożenie, wykorzystanie Moskwy przeciwko Pekinowi to 40 lat temu taki zabieg mógł być skuteczny. Dzisiaj to już Rosja jest znacznie mniejszego kalibru aktorem na scenie międzynarodowej, jest regionalnym mocarstwem i tylko w pewnych miejscach, gdzie odgrywa rolę, tam może być przydatna Stanom Zjednoczonym i tam to porozumienie rosyjsko-amerykańskie jest możliwe. Czyli Syria dzisiaj przede wszystkim, prawda? Jak trzeba było się w Iranie dogadać, to się dogadali Obama z Putinem i Iran mamy przynajmniej na razie sytuację unormowaną. Natomiast jeśli chodzi o wiceprezydenta Pence'a, to jego władza to jest mniej więcej tyle. To jest zero. Znaczy on nic nie może i nie będzie mógł, jeżeli prezydent nie będzie chciał słuchać jego. Wiceprezydent amerykański czeka, aż umrze prezydent. Poza tym jeździ na śluby, wesela, pogrzeby, reprezentuje Stany Zjednoczone, jest wysyłany, tak jak prezydent Biden, tam gdzie trzeba na przykład coś ostro powiedzieć albo wesprzeć sojusznika i nie chcemy ustami prezydenckimi, to robimy to ustami wiceprezydenckimi i do tego jest bardzo użyteczny. Ale jeżeli chodzi o zakres władzy rzeczywisty i to pytanie, założenie, czy wiceprezydent pozwoli na cokolwiek, jest rzeczy samej, samo założenie, że wiceprezydent miałby jakiś wpływ na prezydenta, według w moim przekonaniu nieuprawnione. Może się zdarzyć, że wiceprezydent ma wielki wpływ, ale tylko wtedy, kiedy prezydent mu tę władzę odda. I tak było na przykład z Cheneyem, z wiceprezydentem Cheneyem i prezydentem George'em Bushem. Myśmy wszyscy chwalili strasznie George'a Busha za to, że mianował na swoich doradców doświadczonych polityków, że on z prowincjonalnego Teksasu bez wiedzy na temat polityki zagranicznej mianował ludzi, którzy zęby zjedli w polityce u ojca i u Reagana, a nawet jeszcze u prezydenta Forda, aż się okazało, że oni mu ten prezydent, niektórzy komentatorzy amerykańscy i naukowcy piszą, oni mu ukradli tę prezydenturę, bo tym, kto parł bardziej do konfliktu w Iraku, być może bardziej niż Bush, był wiceprezydent Cheney, prawda? Także, ale to tylko dlatego, że prezydent sobie na to pozwolił. Ja nie sądzę, żeby taka osoba jak Donald Trump o takim charakterze zezwolił wiceprezydentowi na posiadanie znaczącej władzy, podzielił. Ten człowiek się nie będzie dzielił władzą z wiceprezydentem szczególnie. Chyba że nastąpi sytuacja, w której Donald Trump, który osiągnął już wszystkie szczyty Himalajów, po roku, półtora dojdzie do wniosku, że już go to zrudziło. To jest możliwe. Będzie chciał się zająć zdobywaniem wymyślonego przez siebie jakiegoś nowego szczytu i wtedy powie do swojego zastępcy, no to pobaw się teraz. Przecież proszę Państwa, Donald Trump nie sądził, że wygra te wybory. Naprawdę. Tam nie było gotowe, on nie był gotów przedstawić jakiejkolwiek listy osób, która będzie pracować dla niego. Prawda? W związku z czym teraz zgłaszają ludzie sami, prawda? Każdy by się zgłosił. Dobrze, tutaj jeszcze ta strona bliżej republikanów bardzo. Ja chciałbym, zanim zadam pytanie, chciałbym przede wszystkim podziękować panu ambasadorowi. Panu ambasadorowi chciałbym bardzo podziękować i panu profesorowi. Natomiast tak się składa, że ja mieszkałem przez długi okres w stanie Kalifornia, w północnej Kalifornii, więc znam bardzo dobrze te regiony, San Francisco, Walnut Creek, Oakland, Berkeley i tak dalej. I tam w zasadzie Kalifornia jest bardzo demokratycznym stanem. Wiemy, co się dzieje w tej chwili, prawda? Tam są jakieś takie lokalne protesty w LA i tak dalej. W San Francisco perhaps, może. I teraz tak, co jest ciekawe, ja głosowałem wiele lat temu, ponieważ mam podwójne obywatelstwo, głosowałem na pana Obamę pierwszym razem, drugim razem już nie głosowałem. I teraz właśnie paradoksalnie, mam przekonania republikańskie, ale głosowałem kiedyś na demokratę. Teraz zagłosowałem tak, nie wiem, czy pan zagłosował, ale nie wstydzę się powiedzieć, że głosowałem na właśnie. Aż wstydzę się przechodzi przez... nie mogę wymówić. Paradoksalnie. Głosowałem na tego pana... No tak, z grzywką, bardzo skądinąd sympatycznego, dobrze prezentującego się i tak dalej. Mój brat, który mieszka też w Kalifornii, ale to... nie róbmy też, panu krzywdy. Także te zdania były podzielone. Natomiast ja konkretnego pytania nie mam, bo jestem w podobnej sytuacji, co pan ambasador i szanowny pan profesor. Tam natomiast, tamten pan bardzo chce. Natomiast nie wiem, czy mam się cieszyć z tego wyboru, ale myślę, że ten wybór kandydata pana Trumpa może okazać się jednak zbawienny dla Ameryki. To jest całkiem... Czas pokaże. Proszę państwa... Możecie... Państwa, bo państwo tam... mogą za to ale nie proszę państwa. Ale proszę mnie respektować. To jest moja wypowiedź i dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja się wtrącę tutaj, zanim tamten pan dostanie mikrofon. Proszę państwa, wczujmy się w sytuację Amerykanów. Nie pana tylko, ale innych. Oni mają naprawdę bardzo negatywny stosunek do tego, jak się ich polityka dzieje od lat. Utarte tory, ten establishment, brak zmiany, wymiana prezydentów niewiele znosi. W kongresie mało mamy zmiany, ogromną ciągłość. Dla wielu osób bieżąca sytuacja jest rzeczywiście szansą na to, że coś może się zmienić. I to właśnie Donald Trump był nośnikiem tej nadziei, że coś się może zmienić. I to nie możemy przekreślić tego, że coś się stanie, coś zostanie ruszone. Nie to, że się zmieni, ale zostanie zmiana kierunku jakoś będzie w polityce amerykańskiej, wewnętrznej przede wszystkim, bo zagraniczna to jest sprawa, która jest mało zmienna, wydaje mi się. Natomiast panu należy współczuć z tego powodu, że pan jako republikański wyborca mieszka w stanie, który głosuje, gdzie właściwie nie ma pan żadnego wpływu na wybór na prezydenta. Proszę państwa, ja polecam państwu taką rzecz, jak zalogujecie się na jakąś stronę, na przykład 270 to win. To jest taka strona, 270 to jest ilość głosów elektorskich, które trzeba mieć. I tam są mapki, jesteśmy już po wyborach, ale możecie państwo, jakbyście się zalogowali na nią rok temu, czy półtora roku temu, to zobaczylibyście, że w 2/3, nawet zanim się wybory zaczęły, karty były rozdane. Niektóre stany były czerwone, niektóre były niebieskie i to było właściwie, miało się nie zmienić. Hillary Clinton razem z Trumpem zmienili te kolory, ponieważ ona, nie prowadząc dobrej kampanii albo w ogóle nie prowadząc kampanii w niektórych miejscach, spowodowała, że część stanów z tego Rust Belt, o których pan ambasador mówił, czyli Wisconsin, Michigan, co tam było, Ohio, Pennsylvania, przeszły na niebiesko do Trumpa. Ale to jest... Na czerwono, przepraszam. Z czerwonych, z niebieskich na czerwono. Dzięki Trumpowi, ale również dzięki nieporadności demokratów. I tam to były wybory. W takiej Kalifornii wszystko jest rozdane wcześniej. I proszę Państwa, w 70% okręgów wyborczych w Ameryce, w wyborach do Kongresu, wiadomo, kto wygra. Jeżeli urzędujący kongresmen będzie starał się o reelekcję, to on ma ją jak w kieszeni, jak w banku. Proszę Państwa, Panie Profesorze, ostatnie pytanie i prosimy po minutowej dosłownie odpowiedzi. Tylko bardzo małe zdanie do tego, co ja się, jak mówiłem, Pan Profesor właśnie mnie przekonał prawie do Trumpa, z jednym zastrzeżeniem, że oczywiście, że dobrze jest, jak coś się zmieni, mieć nadzieję, że coś się zmieni, ale jeżeli to dotyczy, przepraszam, Gabonu, no to trudno, ale Stanów Zjednoczonych, że być może to coś przyniesie, to jest dla całego świata zbyt duże ryzyko, żeby myśleć o tym w kategoriach, a nóż, widelec, coś dobrego się zdarzy. Prosimy o ostatnie pytanie. Dzień dobry, ja się nazywam Mariusz Slepak, ja byłem 20 lat temu w Ameryce, pracowałem na wyspie Ohio z Amerykanami, miałem ich okazję poznać i moje pytanie jest takie, czy po 20 latach, ja tam przez 20 lat nie byłem, to znaczy wcześniej naród amerykański mi się wydawał takim narodem dynamicznym, otwartym, prężnym. Czy to jest nadal u Amerykanów, czy wybór Donalda Trumpa właśnie wiąże się z jakąś frustracją, z jakimś osłabieniem dynamizmu, co wiąże się z brakiem miejsc pracy, bankructwami czy zabieraniem fabryk? Czy ten naród jest taki, jaki był mimo wszystko, taki właśnie od swojego zarania bardzo dynamiczny? To jest jedno pytanie, a drugie pytanie takie krótkie. Zawsze Ameryka miała jakby dwa cele, albo skupiała się na sobie samej, albo była takim państwem światowym. Czy Donald Trump będzie raczej skupiał się na Ameryce i czy jest w ogóle przewidywalny w polityce światowej? Dziękuję. Ponieważ to już była częściowa odpowiedź, to ja bym prosiła panów naprawdę po takiej minucie, łącznie z podsumowaniem. Dobrze, to może zacznijmy od pana ambasadora. Pierwsze pytanie dotyczyło charakteru Amerykanów. Znaczy Amerykanie pozostali tacy, jak byli, większość głosowała jednak za Hillary Clinton, tak, jeżeli popatrzeć w liczbach bezwzględnych. Ameryka jest dynamiczna, to jest wielka maszyna, która oczywiście idzie do przodu, a część społeczeństwa, zresztą zawsze część społeczeństwa jest niezadowolona. Amerykanie mają jedną wielką cechę, którą ja, gdybym miał coś zaimportować, to bym przede wszystkim zrobił to. To znaczy wiarę w siebie i może jeszcze jedna rzecz, umiejętność dzielenia się z innymi, to share. Tego uczę od dziecka małego, już od przedszkola. Jeżeli mam jakieś większe możliwości, to moim obowiązkiem jest pomóc innym. I Amerykanie jako tacy otwarci i gotowi wyjechać na drugi koniec świata, żeby gdzieś tam coś ratować, bo są przekonani, że tak należy, tacy są i zapewne tacy pozostaną. Panie ja się w pełni zgadzam. Jak pan wróci, to pan znajdzie takich samych Amerykanów, jak byli. Odważni, samowystarczalni, przekonani o swojej sile i tacy dalej będą. I to się nie zmienia. I bez względu na tacy sami głosowali na Hillary Clinton, jak i Donalda Trumpa. Głosowanie na któregokolwiek z tych kandydatów nie oznacza, że jeden jest wiszący na klamce rządu i to stereotypowo oto demokratyczny wyborca. Nieprawda. A izolacjonizm zawsze istniał w polityce izolacjonizm, tak. I pierwsze deklaracje prezydenta jeszcze Monroe, 1823 rok, Ameryka dla Amerykanów. No wtedy były inne zagrożenia. Wtedy było się czego obawiać, że Święte Przymierze, prawda, dokona inwazji i reinstaluje swoją obecność w młodej jeszcze republice. Ale dzisiaj izolacjonizm nie ma przyszłości, w moim odczuciu. 50% młodych ludzi, studentów głosowało na panią Clinton. To jest nadzieja. Tak, tylko że ich głosowało bardzo mało. Gdyby zagłosowało ich więcej, to jest w tej grupie wiekowej około 30% zagłosowało. Frekwencja wyborcza 58%. Z tej grupy wiekowej najmłodszych ludzi około 30%. Demokraci liczyli na demografię, właśnie na młodych i tak dalej już od 2008 i wydawało się, że republikanie są partią schodzącą ze sceny politycznej. Ten rok udowodnił, że wcale tak nie jest. Jest jeden jeszcze czynnik. Ameryka po dwóch kadencjach prezydenta Afroamerykanina, rzeczywiście tak jak przedstawiał to obrazowo pan profesor, chciała powrotu jakiejś Ameryki białej. To niezbyt piękna rzecz. I właśnie Ameryka, która nie mówi, że jest rasistowska. Nie, my tylko chcemy tej Ameryki, która już kiedyś była. A co zadecydowało, ja 3 tygodnie przed wyborami mówiłem, kiedy pytano mnie, kto wygra, w zasadzie powinna wygrać Hillary Clinton, chyba że co? Chyba że więcej niż 7% Amerykanów, którzy nigdy nie głosowali, dlatego że uważali, że albo to nie jest ich sprawa, albo mieli akurat kilka puszek piwa i ileś pudełek z pizzą i mecz amerykańskiego futbolu do oglądania, że nagle powiedzieli sobie, no tak, idziemy. I tak się stało. Już od rana widać było większy ruch w południowych, zwłaszcza Stanach. Więcej ludzi szło do wyborów, głównie tych, którzy chcieli powiedzieć nie Hillary Clinton. To jest ciekawostka, wie pani, bo to jest tak, sekundkę. Proszę państwa, Bernie Sanders był odpowiednikiem Trumpa, tylko dużo sympatyczniejszym i łagodniejszym po stronie demokratycznej. To znaczy miał to, co miał mieć Trump, czyli niewybieralność. To znaczy on przyciągał nowych wyborców, młodych wyborców, ale ze względu na swoją otwartą lewicowość miał być niewybieralny. W związku z czym demokraci zrobili co mogli, żeby on nie uzyskał nominacji i w prawyborach, jak również elity demokratyczne mu nie sprzyjały, bo sądzono, że on jest niewybieralny, bo za bardzo lewicowy. Jesień pokazała, że być może wcale to nie była słuszna taktyka, bo byśmy mieli 2 kandydatów w starcie trzewi, emocji, serca, nie mielibyśmy rozumu i serca. Przecież to już od Mickiewicza, szkiełko, oko, rozum i tak dalej. Przecież zawsze serce wygrywa nad rozumem. Mielibyśmy 2 serca w boju i kto wie, co byśmy mieli. Nie jestem w stanie powiedzieć. Ale żebyśmy tak po tym Trumpie, my tak jeździmy po nim. Rzeczywiście Homer Simpson, tak? Ferdynand Kiepski głosował na Trumpa zdecydowanie. Ale jednocześnie, proszę, jeszcze sprawdziłem, żeby nie powiedzieć rzeczy nieprawdziwej. 45% wykształconych kobiet z wykształceniem wyższym też głosowało na Donalda Trumpa. Także nie zaszufladkowywujmy go tylko jako wybranego przez Ferdynandów kiepskich amerykańskich. Niech te 45% wykształconych kobiet głosujących na Trumpa będzie przestrogą, żeby nie popadać w zbyt łatwe oceny i nie szufladkować rzeczy. To ja tylko Bernie Sanders to jedna chyba z najbardziej takich prostolinijnych i uczciwych postaci amerykańskiej polityki. Muszę powiedzieć, miałem okazję go poznać i kiedy organizowaliśmy jego przyjazd do Polski, bo był z prywatną wizytą, żeby odwiedzić tam, gdzie urodzili się jego rodzice i jego brat, czyli na Podhalu. On sam urodził się już w Ameryce, pierwsze pokolenie Amerykanów tak naprawdę i to człowiek, który miał wizję, którą oczywiście ubrano w kolor czerwony, znaczy niebieski, ale granatowy w takim razie, to znaczy próbowano udowodnić Amerykanom, że Bernie Sanders to jest komunista po prostu i że chce wprowadzić jakiś system, który jest pomiędzy Szwecją, co dla Amerykanina brzmi w ogóle strasznie, jak można w ogóle Szwecja w Ameryce, więc on próbował już rozpaczliwie się bronić, mówiąc nie, ja nie chcę Skandynawii, ja chciałbym tylko tak jak w Kanadzie. Proszę Państwa, to też jest lewicowe. Ja tylko jeden komentarz chciałem, to jako ciekawostkę, żebyście Państwo trochę tego, co się po angielsku mówi flavor, poczuli, bo ja byłem na kilka dni przed wyborami w Stanach i jechałem z profesorem Georgia State University, czyli w Georgii, na południu, samochodem i on miał naklejkę na samochodzie Vote for Bernie. I jak dojechaliśmy na inny uniwersytet, to tam ludzie, którzy widzieli ten samochód, podeszli do tego mojego profesora i zapytali się, czy on się nie boi jeździć z taką naklejką, bo mu zniszczą samochód. Więc to jest komentarz do tego. To nie jest takie proste. To jest komentarz z kolei z dnia po wyborach, bo byłam w Nowym Jorku i jeszcze dzień po wyborach, kolejny. I nastroje w Nowym Jorku były bardzo, bardzo depresyjne. Ludzie rano w metrze po prostu byli smutni, jak widzieli, że panowała jakaś taka konsternacja, zawieszenie, depresja, dzięki liczbom kamów i harmonii. No ale pani wie, że Nowy Jork to nie Ameryka. No, tak. I tam zdaje się, że 90% głosów było na Hillary Clinton. Tak. Proszę Państwa. Prawdopodobnie część wyborców Bernie Sandersa jednak nie zagłosowała. To było widać podczas konwencji. Dosyć mocny protest przeciwko tak zwanym endorsement, czyli prawda, poparcie, jakiego udzielił Bernie Sanders Hillary Clinton, to nie zostało przyjęte przez część publiczności, przez wyborców Sandersa, którzy byli bardzo naładowani ideologią taką, że Ameryka potrzebuje zmiany, ale w innym kierunku niż mówił o tym Donald Trump. Proszę Państwa, każda debata kiedyś się musi skończyć, każdy wykład również i proszę mi wierzyć, że robię to z ciężkim sercem, ale niestety muszę się tutaj kierować rozumem. W związku z tym bardzo Państwa proszę, żeby Państwo teraz dokonali głosowania. Przypominam, że Republikanie to jest kolor czerwony, Demokraci kolor niebieski i zobaczmy, jak będzie wyglądała nasza sala po tych, przeszło 2 godzinach. Możemy Państwa prosić? Bardzo proszę. Wow. Demokraci wygrali. No więcej jest chyba niebieskich, ale zdecydowanie czerwonych. Ale czerwonych przyznam, mam wrażenie, że przybyło. Proszę Państwa, dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za dzisiejszy wieczór. Te oklaski są dla naszych wykładowców. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. O. Wow, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo naszym wykładowcom. Zapraszamy Państwa już 5 grudnia, a następnie 12 stycznia i w pierwszym tygodniu... Dziękuję bardzo. Mamy głos jeszcze? Podziękowania dla wszystkich Państwa. Fascynująca dyskusja. Dziękuję bardzo. Tak, dziękujemy. Zapraszamy Państwa już w pierwszym tygodniu grudnia do Uniwersytetu Otwartego. No i też będą Państwo mieli szansę na spotkanie z panem profesorem. Do zobaczenia.